Drodzy, wygląda na to, że, że ogórki podzieliły społeczeństwo. <laughs> Bardzo dziękuję za wszelkie komentarze w obronie Ogórka. <laughs> Dość. Koniec ogórka. <laughs> Przed nami kolejny odcinek poświęcony sprawie braci Menendez. Już chyba przedostatni, też kto wie tak naprawdę, jak nam to pójdzie. O i na pewno nie, bo po... 26 listopada, na pewno zrobimy jeszcze jeden. No tak, bo to jest głośna sprawa. Bracia Menendez faktycznie. No. Nie mów, nie mów. No. nie mów. Coś się wydarzy bardzo ważnego 26 listopada. Co to będzie? Czy ktoś z Was już wie? Jak będziecie uważnie oglądać nasze odcinki, możliwe, że się dowiecie. Może nawet dzisiaj się tego dowiecie. Jest duża szansa. To jeszcze jakieś ogólne wieszczenie? Chyba nie. No to weź już, policz. I trzy, i dwa, i jeden. Drodzy, witamy Was w Skoku w mrok, podcaście, w którym przyglądamy się ciemnej stronie życia. Z tej strony Stefan i Monika, autorzy książki Jak nie wychować seryjnego mordercy. Ja jestem psychologiem i psychoterapeutą, pracuję w Instytucie Psychiatrii i Neurologii i <grym> temat psychologii jest dla mnie niezwykle ciekawy i bardzo mi bliski. Monika zaś jest doktorem filozofii, wprowadza filozoficznego ducha do naszych odcinków, a przy okazji uczy języka chińskiego i banuje niesfornych użytkowników. Non-stop. <grywa> Właśnie, może by tak na orkiestrę całą z trąbkami, taki jazz band. Czy ktoś, chce, czy ktoś chce to nagrać ze swoim zespołem? O. o, o. A, no i yy, ciekawe, bo to będzie. Nie wiem, czy już zdążymy, czy mówimy o. Nie, może lepiej nie. Zaraz, tym poczekajmy. Stawicki coś ma zrobić, ale jest tak leniwy, że sam nie wie, czy to zrobić. Ja mi się czy... nie chce, ja mam tyle wolnego czasu i tak mi się nudzi, że sobie leży i nic nie robię. Właśnie tak jest. Kiedy ja ciężko pracuję. Tak. I przegryzam ogórki, mam je znowu. <grych> do roboty. Do roboty. Dzisiaj porozmawiamy sobie o dwóch rzeczach. Po pierwsze o życiu za kratami, bracia Menendez za kratami, a po drugie o takim o takiej bardzo głośnej od zeszłego roku sprawie. U nas pewnie nie bardzo i o jednym z dowodów na to, że bracia Menendez mówili prawdę, bo niektórzy Tutaj ciągle pytają, no gdzie te dowody, gdzie te dowody? Nie ma żadnych dowodów. Większość z was została bana, bo nie chcę się z wami gadać po prostu. <śmiech> <śmiech> Jeżeli byście byliście przy okazji hamscy to od razu poleciał ban, a jeśli byliście tylko irytujący, to nie jeszcze. <śmiech> <śmiech> Więc może po dzisiejszym odcinku będziecie wiedzieli, gdzie te dowody, chociaż dziwne, że jeszcze tego nie wiecie, po wysłuchaniu trzech odcinków. Między innymi na, na temat pierwszej rozprawy, w mhm. której bardzo dokładnie było omówione to, co się tam wydarzyło. 56 świadków zeznawało, a wy ciągle nie, nie macie dowodów. Jak po tym nie macie dowodów, to wydaje mi się, że już nie dostaniecie ich nawet dzisiaj, bo chyba jest coś z wami nie tak. Ale im powiedziałaś. Ale im powiedziałam. No to do roboty. To zaczniemy sobie od więzienia, bo tą historię skończyliśmy, yy, skończyliśmy w momencie, gdy oni trafili po prostu za kraty. Mhm. Gdy trafili sobie za kraty i siedzieli tam. I siedzieli tam najpierw razem jeszcze przez jakiś czas. Ustalmy fakty. W 96 roku zaczęli odbywać karę i przez te do tego czasu byli razem. I byli tam sobie razem, no ale władze więzienia wolały, bo to była decyzja władz więzienia, to nie była żadna odgórna decyzja, nic takiego, żeby ich rozdzielić, no po prostu chcieli im zrobić źle, yy, dlaczego nie? Jeśli można zrobić komuś źle, to po prostu trzeba to zrobić w więzieniu. Jak bo... eksperyment więzienny Zimbardo, że o. człowiek, który jest w pozycji władzy lubi tej władzy nadużywać. Oczywiście, że tak. Yy, no i oni tak tłumaczyli, że yy, jeśli ktoś popełnił razem zbrodnię to ten ktoś z tym drugim kimś nie powinien razem siedzieć, bo mogą coś sobie tam knuć a poza tym jest e, niebezpieczeństwo ucieczki i też potem o tym powiem że, oni, że niby była tam jakaś próba ucieczki ale chyba to jest takie trochę grubymi nićmi Te po to właśnie mhm. żeby żeby ich e, rozdzielić i od tego 96 roku do 2018, czyli 22 lata, oni siedzieli osobno, dopiero 22 lutego, Laila przeniesiono do więzienia w San Diego, gdzie siedział Eryk, a potem Eryka przeniesiono w tym samym więzieniu do tego budynku, czy do tego samego unitu, do tej jednostki, gdzie... gdzie Przywieźli lajla. No i teraz to nie jest też tak, że oni sobie siedzą, jakby że mieszkają razem, oni mieszkają w oddzielnych celach i to też nie jest tak, że mieszkają sobie w pojedynkę. Tam podobno w tym więzieniu yy, nie są zbyt dobre warunki. Bardzo jest to więzienie prze przeludnione, przepełnione. On chyba, mie jeden mieszka z jakimiś sześcioma skazańcami, no, 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 grubo, I, i jeden z nich, nie wiem dokładnie, który mieszka na śpina pryczy, a jeden tylko ma własne łóżko. Mhm. Więc, y więc no, nie mają ciągle najlepiej. Y I y gdy, gdy się spotkali, to. No, to było to bardzo emocjonalne spotkanie po tylu latach. Wybuchli płaczem, tam się rzucili na siebie, zaczęli się przytulać przez kilka minut. Yy, I tak to, tak to wyglądało. Yy, I w więzieniu podobno byli przez cały ten. to już 34 lata. Byli bardzo grzeczni, chociaż. No właśnie, tutaj też są różne głosy, tak się mówi, że byli tymi przykładnymi więźniami, ale Eryk wdał się kilka razy w bójkę, dwa razy, tutaj też nie jest powiedziane jak, ale podobno dwa razy poważnie złamał zasady. Był często wdawał się w bójki, tylko że jak sam Eryk mówi, to nigdy nie on zaczynał. Oczywiście. I też Eryk napisał list, to nie pamiętam, w którym liście, czy to do Bal Barbary Walters, czy do Rosie O'Donnell. Yy, powiedział, że został też kiedyś poważnie pobity przez strażnika więziennego. Więc tam nie było znaczy, teraz już jest im o wiele łatwiej, bo też zaraz powiem, gdzie oni teraz są w ogóle i jakim się żyje, ale na początku, zwłaszcza jak byli jeszcze w areszcie, bo w are oni w areszcie w tym LA County Jail byli przez sześć lat? Jakoś tak dosyć długo, bo do końca, do końca chyba długiej rozprawy, bo tak najpierw się siedzi, oni trafiają do, nie do więzienia, tylko właśnie do aresztu i kiedy czekają, kiedy są rozprawy, kiedy czekają na te wyroki, to oni siedzą w areszcie, dopiero po wyroku idzie się do więzienia mhm. więc y, mam też tutaj informację od pewnego byłego szaf, szefa mafii który z nimi siedział i też mówi, że no nie było chłopakom, chłopakom lekko y, i tak, ze względu właśnie na dobre zachowanie teraz już, po latach, przenieśli ich do takiego eco -yard. to jest taki Eksperyment, eksperyment więzienny nawet można, można powiedzieć. Nie kojarzy się to dobrze. Nie kojarzy. Ten eksperyment ma polegać na tym, że oni tam próbują budować wspólnotę. Hmm. Czyli oni mają tam o wiele, o, o wiele więcej wolności. Dużo, dużo więcej wolności. Oni tam sobie po prostu chodzą przez całe dnie. No, chodzą po tym więzieniu. Dopiero zamykają ich w celach na noc. O dziewiątej wieczorem zamykają, zamykają te cele i też muszą się stawiać na liczenie. Ale w zasadzie to są te, tylko te dwie restrykcje z takiego. Normalnego więzienia, a tak to mają, mają dużo swobód, i tam nie mają, słuchajcie, najgorzej, bo mają tak: mają tam różne programy resocjalizacyjne, edukacyjne, mają, mogą sobie uprawiać jogę, mogą sobie uprawiać sztukę, mają różne grupy wsparcia na przykład dla alkoholików albo dla ludzi, którzy nie radzą sobie z agresją hmm. i tak dalej. No, Eryk, to pięknie się rozkłócił w malowaniu. Um, tak. Tak, ale on w ogóle, ta, no? Zdolny jest. Taki. Zdolny, tak. I w ogóle jak zaraz się dowiecie, je, jakie oni ścieżki, że tak powiem, kariery więziennej obrali, to zupełnie widać te ich różne charaktery, mm -hmm. no nie? Mm -hmm. że właśnie Lajl jest taki, Lyle jest takim bardziej, powiedzmy. Liderem? Takim. Li, o, właśnie, to, tak. Nie biznesmen, tylko właśnie takim liderem, a Eryk jest bardziej artystą, no nie? Mm -hmm. Jest wrażliwy, tak. Jest tak, bardzo tak. wrażliwy, a ten jest bardziej taki. Do działania skory, no to, nie? No. Tak. Yy, no właśnie, zainteresowania. Czym oni się tam w ogóle zajmowali w tym więzieniu? Eryk yy, pracuje na przykład, on chyba nadal to robi, pracuje, a na pewno pracował przez wiele lat w hospicjum więziennym. I nawet słyszałam, że to w ogóle był jego pomysł, żeby założyć takie jakby, jakby hospicjum. Nie wiem na czym to dokładnie tam polegało, ale on pracował właśnie z więźniami, którzy byli śmiertelnie chorzy. Yy, przez wiele lat prowadził też takie tu, tutaj to już zupełnie nie wiem jak to wyglądało, zajęcia na temat na temat religii bo on nie był żadnym pastorem, ale niczym, taki, ni, niczym takim i on opowiadał chyba o tej religii i ciotka Eryka nie wiem czy pamiętacie tą Diane van der, Mo van der Molen to, mhm. która zeznawała, ona była w takiej dziwnej sukience z takim, z takim kołnierzykiem tak, tak. koronkowym, taka dziwna kuzynka, to jej matka, mhm. a jej matką jest siostra Kitty. Tak. I ona w 2018 roku powiedziała, że Eryk właśnie bardzo dba o to, żeby wszyscy więźniowie wiedzieli, że Bóg nas kocha. I powiedziała, że bardzo ją to zdziwiło, bo Eryk chłopcy w ogóle nie mieli czegoś takiego w swoim domu, więc nie wie skąd im się to wzięło, skąd zwłaszcza. Erykowi się to wzięło. No i tak jak Stefan powiedział, Eryk y, maluje i widzicie pewnie teraz jego, jego obrazy. Y, nawet komuś wysłał, nie pamiętam czy to była Barbara Walters, chyba Barbarze Walters. Gorzycie ja wywiad z Barbarą Walters y, i chłopaki udzieli. To był ten taki wywiad, kiedy oni byli po drugiej rozprawie, ale jeszcze przed wyrokiem. I ona takich dopytywała o różne rzeczy, i taka była. Nie do, no, nie była po ich stronie za bardzo, mm. i tak ciągle jak oni mówili, tracisz mnie, tracisz mnie, mm. nie że, jak oni coś tam zaczęli. Ale, no właśnie, oni nie kombinowali tam, tylko oni opowiadali tak rzeczy, tak niewiarygodne dla nas, że tam nie wiem, pytanie, dlaczego zabiłeś rodziców? Bo, i, I zaczęli opowiadać, a Barbara też, tracisz mnie, tracisz mnie, Eryk, Eryk, naprawdę? Mm. I, I była taka, więc y, ona dostała bardzo fajny taki obrazek. Od, od Eryka. I zresztą potem y, oni korespondowali też dużo, dużo później, ale też y, Barbara Walters, na, już nawet po tym wywiadzie, y, powiedziała y, Rosie O'Donnell, do której Eryk napisał, też będę o tym mówić, że, y, że słuchaj, o, to jest, on jest takim manipulantem manipulantem czy manipulatorem? Mm. Manipulatorem. Manipulatorem. Że ty po prostu nie chcesz mieć z nim nic do czynienia. I Rosie mu dlatego nie odpisała bardzo długo. Więc ta Barbara, Barbara Walters nie była po ich stronie, ale zmieniła zdanie. Zmieniła zdanie, bo Eryk zaczął do niej pisać i widziałam wywiad taki, no dużo już później, chyba, chyba po 20 latach, ale mogę się mylić. W każdym razie dużo później, że ona powiedziała, że nie spodziewała się, że Eryk jest takim. Takim ciepłym i takim współczującym i takim inteligentnym chłopakiem. Mm. Bo on naprawdę pisał długie listy do niej i oni tam sobie potem rozmawiali. I też Barbara Walters przeprowadziła wywiad z żoną Eryka. Mm. Też bardzo taki, to, to jest akurat fajne. Ta żona Eryka, zaraz Wam o tym też opowiem. Co tam, a no i Eryk jeszcze a propos ty, tych swoich pasji. On i, i Lyle postanowili, mieli taki pomysł, żeby zrobić, żeby wykonać taki ogromny mural w tym więzieniu. I rzeczywiście ten mural został wykonany, pomalowali ściany. No więziena. nie widziałam tego. Nie widziałaś? Nie, ale ja, jakie to jest? No pewnie widzę, widzę na ekranie teraz. Widzisz, no i <laughs> jak? Zawiski ci się podobają. Fajne. <laughs> Fajne, no nie? Lyle natomiast, czym się zajmował przez wszystkie te lata, w poprzednim więzieniu, zanim jeszcze trafił do tego. Y w którym siedział razem z Erykiem siedzi nadal yy, razem z Erykiem to przez 15 lat był w samorządzie więźniów czyli jednak ten taki duch przywódczy mm -hmm. w nim siedzi mm -hmm. coś przejął po swoim obrzydliwym zwyro ojcu yy, był też i jest nadal zaangażowany w reformę więziennictwa czym Eryk też się interesuje ale chyba nie tak bardzo jak Lyle i to wiemy, a to wiemy już z różnych źródeł bo ostatnio jest bardzo o tym głośno między innymi dzięki Kim Kardashian też zaraz Wam o tym powiem no i jak, jak wyglądał w ogóle ich kontakt z rodziną i z przyjaciółmi, no na początku był dosyć utrudniony, bo oni też sporo czasu spędzili w, w odosobnieniu i w takim w takich ostrych warunkach nie mieli tak dużo wolności, więc mogli w zasadzie tylko się spotykać z rodziną przez ten taki przez szybę i mm -hmm. przez telefon. To, to było raz. I mogli też dzwonić do rodziny i do przyjaciół. Oczywiście też nie do wszystkich, do tych, co mieli ich tam na swojej liście rodziny i przyjaciół, ale do 2024 roku, do stycznia, telefony te były bardzo drogie, ale potem od tego czasu telefony stały się darmowe dla więźniów i dla ich rodzin. A ponieważ oni są Oba, obaj więźniami kategorii A, czyli tymi najlepszymi, to mają najwięcej swobód mm. i najbardziej tam sobie mogą z nich korzystać, po prostu. I też y, od 2021 roku y, stan Kalifornia y, zaczął zapewniać więź, więźniom tablety, żeby mogli sobie trochę mieć jakiś tam kontakt większy, większy ze światem. Tylko że tablety to nie są takie tablety. Z pełnym dostępem do świata, nie wiem, do social mediów. Oni tego nie mają. Na tych tabletach oni sobie mogą jedynie oglądać jakieś filmy, mogą czytać jakieś wiadomości, tylko że to oczywiście też wszystko przychodzi przez tą ich taką mhm. więzienną. Y... cenzurę. Właśnie no. nie chcę powiedzieć cenzura, bo to nie do końca jest cenzura. No, ale No, no i filtr ty, 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 O, filtr, tak, filtr. A, ale to rozumiem, że to są jednostronne tablety, tak, że nie mogą nic wysyłać. no czy... właśnie, mogą. O. Mogą wysyłać maile do, swoich do, do, do ludzi na swojej liście, tak? Mhm. Na tej liście, właśnie zaakceptowanej przez więzienie, czyli głównie to są, to głównie to są rodziny, ale to są też yy, przyjaciele, mhm. yy, więc mogą. Yy, co więcej, mają też, yy, tak, mogą wysyłać maile. Mają darmowe już teraz telefony, mają tam jakiś ograniczony limit rozmów wideo przez te tablety yy, i jakąś też ilość, właśnie SMS-ów z możliwością do kupienia więcej. Proszę. Więc tak sobie teraz tutaj, tutaj mogą gawędzić ze światem. Co jeśli chodzi o kobiety? No więc kobiety w życiu chłopaków są. I były od samego początku, i też jak oni trafili do więzienia, to obaj mieli to już teraz nie pamiętam bo to nie jest takie ważne ale jako taka ciekawostka obaj mieli dziewczyny, które miały polskie nazwiska. No ja to w ogóle nie pamiętam tego. Tak, ja, ja dzisiaj słuchałam jakiegoś wiecie, czego słuchałam słuchałam, kojarzycie z, z serialu tego Dominika Dana. Tego y, dziennikarza, który opisywał, y, opisywał rozprawę, to ja słuchałam dzisiaj tych oryginalnych opisów. Bardzo są ciekawe, bo jest dużo takich szczegółów, które on, y, on opisuje i y, jak wchodził na przykład do ich domu. Bo on no, po prostu był takim no, dziennikarzem, nie był reporterem. Był dziennikarzem, który dla Vanity Fair, bo on pracował dla Vanity Fair, opisywał te morderstwa. Nie tylko, on też opisywał morderstwo, y, y, rozprawy, przepraszam. O J. Simpsona, mm. więc on grubo w tym siedział. Zresztą sam miał y, w swoim życiu, zresztą to wiecie, jeśli oglądaliście serial, też taką historię dosyć grubą, bardzo grubą. I jeśli myślicie, tak jak na przykład ja, my zresztą pewnie też, i bracia Menendez zostali źle potraktowani w sądzie i y, zgadzacie się ze mną, że sędzia Kutas, to ja zrobię, ja, zrobię mój, ja zrobię dodatkowy odcinek o zabójstwie, o morderstwie córki Dominika Dana. To była dziewczyna, pewnie ukojarzycie kojarzycie. Dominik Dan, z kolei on był, do, znaczy on był do, Dominik, a ona była Dominik. I sędzia w jej rozprawie zrobił coś takiego, w rozprawie, w rozprawie jej, jej, jej byłego chłopaka, jej zabójcy. Zrobił coś takiego, że jest po prostu nie do pomyślenia. I ja zrobię o tym odcinek. To jest dziewczyna, która grała w filmie Poltergeist. Widzieliście? Mm. Między innymi. Mm -hmm. To jest gruba sprawa. Tak, no, jeżeli widzieliście serial na Netflixie, no to tam jest do tego nawiązanie mocne. No, ale to jest, to tak... jest większa rzecz niż to, co pokazali. Tak, jak ja sobie słuchajcie o tym posłuchałam. Nie do wiary. Nie mm -hmm. do wiary, co tam się stało. Yy, i, o, i, I Dominik opisu Dominik, dobrze. Dominik opisuje sprawę Menendezów wspaniale, wspaniale. Warto sobie to poczytać, warto sobie może tego posłuchać. Bardzo fajnie. I mm, nie wiem, dlaczego o tym mówię. Dlaczego mówię o nim? Mówiła, chciałam powiedzieć o żonach, a mówię o Dominiku Danie. No możliwe, że on coś o tych żonach napisał z polskimi nazwiskami, że on to wyłapał, że on coś tam... A, no tak, bo o tych, żona, o tych dziewczynach o właśnie, właśnie, o tych dziewczynach o tych dziewczynach dowiedziałam się z jego artykułu o, proszę. i w ogóle te dziewczyny one, bo zobaczcie od czasu aresztowania do czasu zakończenia rozprawy, to minęło ile? Siedem, sześć siedem lat, no, no nie? Sześć. One ciągle jakby z nimi były i przychodziły na te rozprawy to chyba się potem zmieniło i mieszkały też w ich, najpierw w tym domu ciągle, w domku dla gości z, z ciotką a potem przeprowadziły się do ich innego domu, do domu, z którego Menendezowie wyprowadzili się do Beverly Hills. Wtedy mm -hmm. jak chłopaki tam nakradli i było Jose wstyd i musieli się przeprowadzić. Więc one były tak dosyć blisko, więc sobie tak tam tam mieszkały. I one miały polskie nazwiska obie, mm -hmm. albo jakieś takie polskawe. <laughs> no więc żony. Eryk, Eryk, Eric... no właśnie, ta żona Eryka jest. Ciekawą postacią, ciekawą postacią i w ogóle ich historia jest bardzo ciekawa, no i słuchajcie, umówmy się. Dziewczyna, kobieta, która wychodzi za skazańca w więzieniu, w który siedzi, zwłaszcza jeśli ma dożywocie albo karę śmierci, no nie myśli się o niej za dobrze, nie? Jakaś wariatka. I przeważnie tak jest. Na przykład, nie wiem, żona e, Richarda Ramireza totalna wariatka. <ślad> Natomiast, Tami, bo tak ona się nazywa, i historia zaczęła się kiedy tam jeszcze była mężatką i ona zobaczyła, zobaczyła Eryka. No, zobaczyła ich obu, ale do Eryka napisała podczas pierwszej rozprawy, która, którą można było zobaczyć. Kawałki tam jakieś było, było, można zobaczyć w telewizji. I napisała do niego list, i nawet jak jej mąż chyba ją zachęcił do tego, czy ona wpadła na ten pomysł. A jej mąż, jakby powiedział, fajnie, napisz do niego. I, i rzeczywiście bardzo długo. Ona napisała tylko jeden list. I, i, I też tak powiedziała, bo jest wywiad z nią, który przeprowadziła właśnie Barbara Walters. Warto obejrzeć, bo no, ciekawy jest. I powiedziała, że no tak trochę się głupio czuła, ale powiedziała, że ona nie chciała z nim korespondować. Ona chciała tylko napisać ten jeden list, w którym. Yy, Chciała wyrazić swoje wsparcie dla niego, powiedziała, że widziała go na tej podczas tej pierwszej rozprawy, że mu wierzy i że go wspieraj, że do boju Eryk i nie myślała w ogóle, że on jej odpisze i to był rok 93. Spotkali się dopiero w 97 roku. Mhm. On ją zaprosił, ponieważ w międzyczasie yy, Tami Straciła męża, ale straciła go w taki sposób. Dowiedziała się, że jej mąż molestuje ich nastoletnią córkę. Zgłosiła to na policję, była rozprawa w przygotowaniu już i on się zabił. On się zabił i ona najpierw przez te wszystkie lata wspierała Eryka, bo pisali już do siebie i to dosyć tak poważnie. Zobaczcie, to był pierwszy raz w 93 rok, jej mąż się zabił w 96. Czy to, to są trzy lata, i teraz Eryk zaczął wspierać ją. Spotkali się, on ją zaprosił. Spotkali się w 97 roku po raz pierwszy, i w 99 roku wzięli ślub y, w, w tym takim. Y, w kaplicy? Nie, właśnie nie w kaplicy, w tym miejscu, gdzie więźniowie spotykały się z rodzinami. O, okej. Okay. Mhm. I tam była. W sali widzeń. W Wcali I była y, podczas tego ślubu obecna ciotka Eryka, właśnie matka tej Diane, mhm. czyli siostra Kitty. Mhm. Była obecna matka Jose, czyli babcia mhm. Eryka i y, y, y Andy Kano, czyli ten kuzyn, który też zmarł mhm. w dziwnych okolicznościach. Tak, no dzisiaj będziesz o tym liście mówić, nie? Trochę, bo w tym liście. Trochę tak, a mm -hmm. trochę nie. <laughs> Jak tam związała się z Erykiem, to wielu przyjaciół ją opuściło i została też wywalona z pracy. Ona pracowała ze zwierzętami, mm. wywalili ją z tej pracy za zadawanie się z wyrolem. I po śmierci męża to nie było tak, że oni mieli jakiś w ogóle taki romantyczny, może, może Eryk tak ale ona wydaje się, że nie i ona w ogóle bardzo nie chciała takiego romantycznego kontaktu, bo uważała, że to jest jakieś takie dziwne i no w ogóle związać się z kolesiem, który resztę życia spędzi za kratami to no trochę kiepsko tym bardziej, że ona miała dziecko hmm. i była teraz już samotną matką no więc to już w ogóle dziwna sytuacja i ona chodziła na randki po śmierci męża i pisała o tym Erykowi i Powiedziała, że no Eryk tak pisał jakby był zazdrosny i tak pytał w listach, no czy naprawdę, naprawdę lubisz tego faceta, czy naprawdę on Ci się podoba, no, jesteś pewna i tak, tak jakby właśnie był troszkę zazdrosny yy, i Tami przeprowadziła się dwa razy w ogóle dla Eryka, najpierw przeprowadziła się gdzieś tam w okolice więzienia, a potem przeprowadziła się jeszcze bliżej i kupiła dom. Kupiła dom. Ja mi się z Karol. Z Karolan? No. Trochę, ta, trochę tak. Trochę tak. E, kupiła dom w okolicy i od tego czasu, kiedy kupiła dom, e, widywała się z nim 4-5 razy na tydzień. Wiecie po ile? Codziennie? Po 4-5 godzin. I powiedziała. Mhm. Powiedziała. Że nigdy nie było tak, żeby nie mieli o czym rozmawiać. I to jest moim zdaniem zajebiste. To jest takie romantyczna historia. Super. Nie, nie, że w ogóle je, jest ktoś, z kim spotykasz się codziennie i codziennie z nim gadasz po pięć godzin i masz o czym z nim rozmawiać. To jest wow. Gdyby, i, I to oni już są. Zobacz, ile czasu są. Bo oni są razem do dzisiaj. Mhm. Te, te, te informacje pochodzą z 2002 roku. Czyli czyli ile, no, kilka lat do swoich ślubie, trzy lat, pięć lat już po ślubie. Mhm. Więc to. I też oni dzwonili wcześniej do siebie bardzo długo, codziennie rozmawiali przez telefon, potem zaczęli się właśnie spotykać. Więc wydaje się, tak jak patrzysz na nią, że. Ja mam nadzieję po prostu, że on wyjdzie teraz na święta i już sobie spędzą święta razem. Byłoby mhm. fajnie. Byłoby fajnie. No i też taka ciekawostka, może nie ciekawostka, że cztery razy do roku więźniowie mogą otrzymać jakieś paczki, więc można im tam, można im tam coś, można im coś tam y, dorzucić. No i też tam w ogóle poświęciła, wydała wszystkie swoje pieniądze na apelacje. Niestety bezskuteczne, ale ona go tam ostro wspierała. Mm -hmm. Więc... A co coś mu w tej paczce wysłała? Że powiedziałaś o paczkach? Nie, tak tylko, A, że po prostu można więźnią... w więzieniu Pilnik w torcie Można wysłać pilnik w torcie Tak, No i ona te, ona, żona Laila I Lail i Eryk Pracują razem nad reformą właśnie więziennictwa Jakoś się tak, mhm. jakoś się tak W to zaangażowali mhm. Ale czekajcie, bo to jeszcze nie jest wszystko o Eryku A może jest? Może jest, ale jak mi się coś przypomni, to jeszcze powiem. Lyle natomiast ma już teraz drugą żonę, bo pierwsza jego żona to była Anna Eriksson, modelka Playboya. To bardzo takie, bardzo takie Lajlowe, co? Mm -hmm. <laughs> Z którą wzi wzi wziął ślub w 1996 roku, w dniu, kiedy został ogłoszony wyrok y skazujący ich na dożywocie. Mm -hmm. Dokładnie. To był drugi. 2 lipca 1996 roku i oni wzięli ślub przez telefon. To był taki, ten ślub by proxy, bo nie mogli się spotkać. Lyle przepraszam, Erik miał już ślub taki fizycznie mhm. mogli być obok siebie, natomiast Lyle nie. I ta żona go zostawiła, ponieważ Lajl ją zdradził. Wyobrażacie sobie, Koles siedzi w, w celi zamkniętej i to jeszcze w tej takiej ostrej celi pod ostrym nadzorem, no i zdradza dziewczynę, która jest na zewnątrz. Nie? Jak on to zrobił? Listownie. Listownie ją zdradził. Listownie okay. ją zdradził. Anna Eriksson dowiedziała się, że Erik Erik, nie, przepraszam, Lyle, że Lyle koresponduje z innymi dziewczynami. I chyba coś tam w tych listach odkryła, nie takiego jakby chciała, i po prostu powiedziała rozwód. Rzuciła, pobierała mi i powiedziała, koniec tego, kochasiu, <laughs> rozwodzimy się. Nie będziesz mnie tu zwodził, bandyto. <laughs> mm. Więc to była jego pierwsza żona. Natomiast jego druga żona to jest Rebeka Snit i oni są małżeństwem już od 21 lat, od 2003 roku. No wow, no, wow. i się czas leci. Leci ten czas, no i chyba, chyba dobrze im się powodzi jako, jako małżeństwu, ponieważ, jak wiemy, już niedawno Lyle dostał możliwość to, tych y, wizyt rodzinnych, tak zwanych, więc się tam spotyka ze swoją, ze swoją żoną. I no właśnie, to, to dopiero ostatnio ale y, wcześniej jeszcze było tak, że więzienia w Kalifornii, co prawda, pozwalały na te tak zwane wizyty rodzinne. Ale, nie, rodziny, mał, wizyty małżeńskie. Tak, rodzi, rodzinne albo małżeńskie, ale do 2016 roku skazani na dożywocie bez możliwości zwolnienia warunkowego nie mieli takich praw. Natomiast po tym roku utrzyma, został utrzymany ten zakaz dla ludzi, którzy popełnili zbrodnie przeciw członkom swojej rodziny. Mhm. Że nie mieli. Rodzinnych wizyt, no bo nie, po prostu, e, po prostu nie. E, I no, i Lajl w ogóle, co mówi na temat tego małżeństwa? Lajl mówi, że no, okazało się, że, że mogę mieć zdrowy, normalny związek, oparty na, na komunikacji jakimś takim wsparciu wzajemnym, chociaż bez tych wszystkich, jak on to powiedział e, Małżeńskich wspomagaczy, jak na przykład kolacyjki, mhm. randeczki i tak dalej. Więc ja mam na to kontrargument, tak, lie, nie masz wspomagaczy, ale nie masz również tych takich zwykłych spraw życia codziennego, no nie? Więc to rzeczywiście, mhm. ja muszę powiedzieć, że to nie jest najgorszy model związku, że jak facet się dzieje Zobaczcie. No, zamieniam się w szkołach, dajesz. Zobaczcie, możecie sobie z nim rozmawiać, kiedy chcecie. Jest cały tylko dla was. Wspiera was, słucha. Może się wam poświęcić mentalnie. Jeśli oczywiście nie zdradzi was z jakąś inną dziewczyną, z którą pisze sobie listy. Otóż tak. No jest cudownie, nie zawraca wam głowy, nie denerwuje was. No, ale czasami chce się, żeby ktoś ci pozawracał głowę. przytulił, wiesz. Ja mam też na to rozwiązanie. przykręcić w kranie. No to ma drugie rozwiązanie. Zowickimi <słyski> przykręca. A pierwsze rozwiązanie, słuchajcie, miałem ci chłopaka, a Mówiłam już tu o nim kilka mm. razy. To jest mój ulubiony były chłopak. I on, je, on mieszka nad morzem. A ja mieszkam w Warszawie i spotykaliśmy się raz na dwa tygodnie. Jeździliśmy sobie na przykład w góry, chodziliśmy sobie po górach, albo do Ciechocinka jeździliśmy, albo na przykład na Kaszuby chodziliśmy, sam sobie spacerowaliśmy, i to były dwa dni. I to było super, super. Dwa dni, ciach, ciach, ciach. Potem każdy wraca do swoich spraw, on jeszcze na tyle był. Racjonalny, że nie dzwonił, nie pisał, więc też nie zawracaliśmy. Ja też tego nie robię. Nie zawracaliśmy sobie głowy jakimiś bzdurami, SMS-kami i tak dalej. To było takie fajne. Życie baj Monika Stasi. <grym> <grym> tak, więc ja to, ja to widzę trochę, muszę powiedzieć. Widzę to troszkę, zwłaszcza jak to więzienie. Nie dziwi jest... mnie to. <grym> nie dziwicie to, nie? W ogóle. Po ja nie lubię, jak ktoś mi zawraca głowę za bardzo, a taki chłopak to on. Jest taki. A jaki morderca w więzieniu, mord Siedzi sobie wiadomo, że, że nie będzie Z gwarancją bez wyjścia warun zwolnienia warunkowego. To, to, jest, to... to jest, tak, to musi być. No ale teraz widzimy: chłopaki może wyjdą na święta, więc kto wie, czy te związki się nie posypią. No to powiem szczerze, właśnie nie wiem, czy to jakiś kawałek mój pesymistyczny, ale to była moja pierwsza myśl, że jakby. Nie, nie, nie mam nic przeciwko, żeby jakby wątpić, czy nie wierzyć w związek Eryka, który brzmi jakoś tak jeszcze bardziej yy, zażyle z twojej opowieści, ale jak, jak on wyszedł nagle ten cały świat, którego przez tyle lat był odcięty i nie widział, czy przypadkiem by go nie porwał, a nie, że on Myślałam będzie... o tym też dzisiaj, nie? No. Że wszyscy tutaj uwolnić braci Menendez, oni wychodzą i są po prostu takimi, jak to powiedzieć, jakich określiliśmy? jakich ja ich określiłam? Bucami, takimi bucami jak wcześniej, ale wydaje, nie wydaje mi się, że nie. Czy Wyd wydaje mi się, że nie, ale nawet gdyby tak, to też z drugiej strony, jakkolwiek przy, może to być przykre, ale mają prawo być bucami, nie? jeżeli tak. się wiesz, no, jako, tak. jeżeli Bo to nie jest tak, że sędzia powie: No dobra, już no, tak wam zależy, no, no tu wyjście, tylko bardziej to jest tak, że zgodnie z literą prawa, po przeanalizowaniu nowych dowodów. No, popełniliśmy błąd, jesteście wolni, tak, więc no, jeżeli chcecie być bucami, macie do tego wszelkie prawo. Oczywiście. Tak jest. Yy, co tam dalej? Więc to, był, to były kobiety w życiu chłopaków, które nadal są z nimi. Ja my... ja my... Ha, zastanawiam się, no właśnie, Laila. co do Laila, to nie wiem, bo nie widziałam wywiadu żadnych z tą jego żoną. Natomiast tatami wydaje mi się, że, że o im się ułoży. Że im się ułoży. Skoro jesteś w stanie z typem rozmawiać po 5 godzin dziennie, 5 razy, razy na tydzień, to coś w tym musi być. No dobra. Coś w tym musi być. Ja im życzę jak najlepiej. Żeby dostał coś dobrego do skarpety na święta. Mm. <noise> Już w, w domku swoim. Ciekawe czy oni będą mieli... Oni chyba nie mogą mieć tego hajsu, bo, jak bo to jest też tak, że jak... Y że jak jesteś mordercą, to, na, to tak, bo na pewno nie możesz dostać pieniędzy z ubezpieczenia na życie, to, to wiadomo, ale co z tych i co z tym ich domem, bo wiem, że ten dom w ogóle jest teraz na sprzedaż za 19, tam 19,99 chyba milionów, więc jak, kto, jak kogoś stać z Was, to możecie sobie go zakupić. Ja bym go brała i chciałabym też do, dom damera mieć, ten pierwszy, on jest bardzo fajny, taki w lesie. Mm, Dobry... <t> I niech ktoś mi kupi. Sądzę, że jak oni wyjdą, to, to nie będą narzekać na brak kasy, bo wszystkie jakieś wywiady, jakieś tam dodatkowe dokumenty, książki, no od groma tego, co mam. No właśnie. A mogą pro... stać się nawet jakimiś celebrytami, influencerami przecież. No już są cele. Ja, wiesz, ja myślę, że oni się poświęcą że oni poświęcą się takiej pracy społecznej. To, co... Myślę, że to, co robili w więzieniu, będą co... robić nadal. I też mhm. oni pracują z, z, obaj pracują z ofiarami przemocy, z ofiarami seksualnej. przemocy seksualnej. Szczególnie który... Lyle chyba był w to jakoś mocno zaangażowany, jeżeli dobrze kojarzę. Chyba tak, ale obaj się mhm. w to angażują, więc wydaje mi się, że oni pójdą tym tropem. Co, no in, co, by in, co innego mieliby robić? No wiesz, leżeć w Malibu z drinkiem i po prostu przez kolejne 30 lat się opalać. Ten bandy tak twierdzi, że nie ma nic lepszego niż leżeć sobie na słoneczku, Florida i po prostu nic nie robić cały dzień. Chociaż no oni nie są ten bandy. Nie są ten bandy. I a propos książek, to Tami oczywiście napisała książkę. Czekajcie, znajdę ten tytuł. Tytuł brzmiał: They said we'd never make it my life with Eric Menendez. Przetłumacz dla naszych nieanglojęzycznych fanów. Powiedzieli, że nigdy nam się nie uda moje życie z Ericiem Menendezem. Udało im się, mam nadzieję, że im się uda, uda nadal. Dalej słuchajcie, też w... słyszałam, oglądałam wywiad z takim właśnie sz... byłym szefem mafii, z Majkiem Franzis, który zresztą ma swój kanał na YouTubie i ciekawie go prowadzi, muszę powiedzieć. I on w 93 roku siedział z chłopakami razem w więzieniu w... przez 11 miesięcy, e, nie w więzieniu, w, w areszcie, areszcie. Mhm. W, te, w tym LA County Jail i powiedział, że oni tak się no dosyć byli blisko, bo on był starszy. On miał wtedy już takie był dobrze po 30, bliżej nawet 40 i on tak jakby trochę wziął ich pod swoje bandyckie skrzydła w tym więzieniu. Oni też go prosili o różne tam porady, rozmawiali dużo, oni podobno. Znaczy nie wiem też na ile można mu wierzyć, no ale skoro on to teraz mówi tak po prostu tak o tym opowiada, wiedząc, że no chłopaki teraz mogą wyjść i powiedzieć, że nie, nieprawda koleś, co ty ale myślę, że to jest prawda, yy, że po prostu dużo, dużo rozmawiali i on jest w stu procentach przekonany, że oni byli wykorzystywani yy, i mówi też o tym, jak w ogóle oni byli traktowani w więzieniu i no nie byli w, w areszcie, nie byli traktowani dobrze, oni często razem chodzili na, na wizyty do tego miejsca spotkań mm. i tam podobno inni więźniowie krzyczeli na nich tam mordercy rodziców, dopadniemy was, rzucali tam w nich różnymi rzeczami, więc no nie było tam dobrze. To też Erik potem w liście do Barbary Walters powiedział, że to jest dżungla, że to jest dżungla, trzeba bardzo o siebie dbać, że właśnie. No, no, no tak, no tak. No tak, no tak. Tym bardziej, że oni najpierw byli w tym areszcie o zaostrzonym rygorze. Więc no, tam nie siedzą niewinne, ofi niewinne ofiary, przeważnie. I też, też taką ten, ten Mike opowiada, że jak zabrali Eryka już, tak, bo to Eryka zabrali, przy, przynieśli go. Tak, zabrali Eryka, to z Lylem chodził na te spotkania i wszyscy myśleli, że on jest Erykiem. I zaczęli po prostu tam na niego jechać. I Mike poprosił, poprosił tych yy, klawiszy, żeby pod żadnym pozorem nie prowadzali go razem z, z Menendezem, bo on ma już swoje problemy, wystarczy, że jest sobą i nie musi być jeszcze Menendezem w dodatku i, i prze, przestali, go, przestali go razem prowadzać z, z Lylem. I jeszcze taka ciekawostka, że jak jego syn mały w wieku czterech lat przyszedł na widzenie z matką do niego i, i, i Lyle czekał na swoją wizytę wiecie, z tymi telefonami za szybą, to ten jego syn gdzieś tam poleciał i podniósł tą słuchawkę Lyle'a i zaczął z nim rozmawiać. I ta jego żona wpadła w panikę: O boże, mój syn rozmawia z mordercą. No halo, twój, twój mąż jest szefem mafii i też tutaj siedzi, nie? I potem w sklepie, jak była z tym dzieckiem, to to dziecko zobaczyło jakiś taki magazyn, gdzie na okładce by, byli właśnie bracia Menendez. I ten chłopiec wziął ten magazyn i zaczął biegać po tym sklepie i mówić: Mamo, mamo, zobacz, to mój przyjaciel, Lyle. A ta matka mówi: O boże, jak mi się zrobiło wstyd. Wyszłam z tego sklepu w ogóle, żeby mnie nikt na mnie nie patrzył. Tak to było. Czy on ma coś nam jeszcze ważnego do powiedzenia? A, on mówi, że w ogóle też się wypowiadał, bo to był taki. Yy, Widziałam nowy jego. Yy, jego nowy odcinek tego no, podcastu. I powiedział, yy, że serial Netflixa. Po, no, bardzo mu się podobał, że został bardzo dobrze zrobiony, że bardzo dobrze zagrany, że bardzo ciekawy. I uwaga że Lyle został w nim bardzo, jego charakter został w nim bardzo dobrze oddany. Hmm. To jest ciekawe, bo większość ludzi, która się wypowiada, też, też Eryk, tak, to jest mm -hmm. główny zarzut Eryka. Eryk powiedział, że to jest totalnie niefajne, co oni zrobili, bo no to, że między innymi to jak przedstawili, pokazali tam Lajla, pokazali tam jako takiego już totalnego buca, no ale Mike mówi, że no on rzeczywiście taki był, był bardzo taki no, że bardzo też manipulował i bardzo manipulował Erykiem. I też, yy, o, o tym się tak nie mówi, ale zobaczcie, jaka tam w ogóle była sytuacja. Lyle nie tylko był właśnie manipulatorem, mm -hmm. manipulatorem, że on wmanipulował Eryka w te morderstwa, bo Eryk prawdopodobnie sam by na to nie wpadł i raczej sam, no, na pewno sam by tego nie zrobił, mm -hmm. na 99%, ale on w ten sposób przecież bronił Eryka. To Eryk do niego przyszedł i powiedział mu, stary, dzieje się to nadal. I przecież te morderstwa, w zasadzie to wszystko, ta cała sytuacja, to wynikła z tego, że Eryk bronił, że Lyle bronił Eryka. Mhm. I potem jeszcze jak ja bym, szczerze powiedziawszy, ja bym była wkurzona totalnie i, i Lail był wkurzony na Eryka dosyć poważnie i dosyć długo i to też widać w serialu. Mhm. Bo zobaczcie, tak naprawdę to i, i, i Erik sam mówi, że to ja czuję, że to jest moja wina, że to jest moja wina to wszystko, co się stało, bo to ode mnie wyszło. Ja to powiedziałem y Lajlowi, że ojciec mnie wykorzystuje, nawet. Tak, tak, I to on tak. zareagował, a poza tym, po drugie, to Erik się wygadał. Z tego, co zrobili. Ozilowi, więc, tak. Wie, ozilowi, więc... Ale nie tylko Ozilowi. On mhm. tam powiedział jeszcze komuś, jeszcze komuś. Tak, tak. Więc on, no, gadał na prawo i lewo. Mhm. Więc on ma duże poczucie winy, ma. że jakby mhm. Laila w to wszystko wkopał. I Lail był bardzo na niego zły. jeszcze długo. Jeszcze chyba podczas rozpraw. I też... Te rzecz... Może ja coś sobie tutaj dopowiadam, ale widać na samym początku, jak... Jak Lajl patrzy na Eryka, mm. że jest taki, jest taki zacięty. Mam wrażenie. Znaczy akurat te, te, te spojrzenia na sali to ja bym no nie wiem, to, to jest złożona sprawa, z czego może wynikać. No, no nie, napięcie, tak. co ten brat powie, to jest równoległa rozprawa i tak dalej, ale jednocześnie jest, i będziemy o tym chyba mówić w tym odcinku o dokumencie i o serialu, gdzie możemy się dowiedzieć, że, tak mi się wydaje, ja to tak rozumiem, że Lajl mm, dużo bardziej niż Eryk miał w sobie ten. Taki wyraźny konflikt wewnętrzny związany z tym, że chciał jakby bronić tego dobrego wizerunku swojego ojca i jakby nie ujawniać pewnych rzeczy i on jakby podziwiał tego ojca, chciał być takim drugim ojcem, i, a Eryk troszkę jakby na to wszystko wysypał i on... Był w takim rozdarciu pomiędzy, na ile podążać tą drogą, na ile być dalej lojalnym wobec tego tej wizerunku ojca i nie mówienia o wszystkim. I... Ale on do końca, on, on w ogóle o tym nie chciał mówić, mhm. Lyle, tylko że jakoś, co, gdzieś to wynikło tak formalnie, że on musiał o tym powiedzieć. To y, z tego listu wynikło, który, ten mhm. list, który znaleźli w więzieniu, który y, Lyle napisał do Eryka tak. i powiedział, że masz to natychmiast zniszczyć. On tam bardzo dużo właśnie powiedział, że. Że tylko my wiemy, co się działo w tej tak. rodzinie. Już nie zrobiliśmy tego dla pieniędzy. I, I coś tam było na temat tego ojca. Mm. I ponieważ ten list został znaleziony, ponieważ L L Eryk go nie zniszczył, mm -hmm. co znowu Lail mu kazał, i dlatego oni musieli o tym powiedzieć w sądzie. Mm. Inaczej by nie musieli. Oni powiedzieli, że e, e, Lajl powiedział, że on woli przegrać sprawę o morderstwo, niż powiedzieć to wszystko, co się działo w ich rodzinie. On mm -hmm. to powiedział bardzo jasno. Mm -hmm. Więc zobaczcie, znowu Lajl go tutaj, Eryk go znowu wmanewrował tutaj w te wszystkie wyznania. No i dobrze, no i dobrze się stało, że go w to wmanewrował, w sensie w te wyznania. W te że wyznania. Go no. no więc ta sytuacja między braćmi też była taka dosyć skomplikowana. Mm -hmm, mm -hmm. Zresztą Lajl też miał wyrzuty sumienia w stosunku do Eryka, bo, go, bo uważał, że go po prostu nie ochronił. On był jego młodszym bratem. Tak. Go nie ochronił. Zatem sam miał coś tam na sumieniu, co już, o czym już tak, mówiliśmy. Tak, Tak. No i też to, że yy... znaczy nie wiem czy on miałby mieć to sobie za złe czy nie, ale sam fakt, że Erik no, wrócił do Stanów, tak, on mógł kombinować przecież, stać go było na to, żeby tam gdzieś się zaszyć na jakiejś, nie wiem, Dominikanie, czy nie wiem gdzie, gdzie nie ma ekstradycji. Mógł, tylko, że on wtedy był w Izraelu i on powiedział, mhm. że on się przeraził momentalnie, że on zostanie aresztowany w Izraelu i chciał jak najszybciej wyjechać, to po pierwsze, ale jak, właśnie on się nie zastanawia, on powiedział, że on musi wrócić, bo chce być z bratem. Tak. To dla mhm. niego jakby nie było gadania, yy, więc no nie... Kombinował, ani mhm. no, Lyle bardziej kombinuje, a Lyle był taki Tam. bardziej taki wyrachowany, bardziej taki zimny i kombinujący. No i miał też dużo większą, czuję, miał dużo większą potrzebę, żeby ogarniać. Nie, że on był tym starszym bratem, był jedynym. Chciał być jak ojciec przede wszystkim, hmm. a ojciec ogarniał. I wydaje mi się, że mógł czuć y, taką odpowiedzialność, wiesz, no, jakby już nie ma żadnej rodziny. Ja jest jedynym. Tak by przedstawicielem tej rodziny Menendezów. No nie mówiąc o jakichś ciociach, babciach i tak dalej, ale no jest on jego brat i możliwe, że on miał takie poczucie, dobra, że muszę teraz to jakoś poprowadzić, no bo mam osiemnastoletniego brata, który jest w totalnej rozsypce emocjonalnej. On był w totalnej rozsypce tak. emocjonalnej. Hmm. Tak. No, i też pan nasz Mike Mafiozo powiedział, że no chłopcy nie byli za bardzo bystrzy, <laughs> ponieważ, ale, ale to akurat może trochę świadczyć na ich korzyść, ponieważ, no, co zrobili po tych morderstwach? Zaczęli od razu wydawać hajs i nie rozpaczali. I powinni to robić według pana Majka i nie powinni wydawać tego hajsu i świadczy to za tym, że po prostu nie zaplanowali, kompletnie nie zaplanowali tego, co zrobił po morderstwach. Mhm. też jeśli chodzi o broń, tutaj to ja, ja, ja słyszałam różne rzeczy, że oni tą broń ukryli najpierw w tych y, futerałach do, do rakiet, że oni wrócili po nią, ale też słyszałam drugą wersję i to chyba od chłopaków, od któregoś z chłopaków, że oni broń zostawili, tak, że oni broń zostawili w samochodzie, w bagażniku, i ten samochód, chyba ich samochód, albo matki samochód, nie wiem, któryś samochód, on był w tym obszarze przeszukań. Mhm. Czyli policja, to, to w dokumencie chyba któryś z nich o tym mówi, po To kon... na pewno mówili o nabojach, że naboje były. Na I pewno. broń też była, zanim oni ją wyrzucili, zanim się zastanowili w ogóle, co z nią zrobić, to ta broń leżała w bagażniku samochodu. I policja mogła ją znaleźć, ale nie przeszukali tego samochodu. Tego to nie, może tak jest jak mówisz. No, ja z tego co czytałem, to że broni się pozbili, ale naboje jeszcze były w bagażniku. Ale może, może inaczej, no właśnie to jest taka no, jakaś niejasna rzecz. Jaka nie, jakoś yy, tak. Więc no, tak to było. Potem mamy właśnie Rosie O'Donnell. Rosie O'Donnell yy, znacie pewnie z filmu ich, ich własna liga chyba z Madonną, co dziewczyny grały w mhm. baseball. Pamiętacie? Ona była tu taką... Ja Grubszą dziewczyną. Nie pamiętasz? Nie, zrozumiałem, ja że jakiś jakiś sitką, potem był w telewizji, że ona była taką żoną takiego grubszego aktora. E... A to nie Rozen? Rozen. Ha, no dobra. Na no, Sawicki. Ha, <laughs> nieważne. Nie było. Nie to, było. Się <laughs> to się wytnie. To tak, się jasne. <laughs> Rosie O'Donnell w ogóle teraz ma swój podcast nazywa się Onward, możecie sobie posłuchać mówi w nim m.in. o sprawie braci Menendez i w 96 roku czyli już po ich rozporawie i po wyroku, ona była w jakimś talk show i wypowiadała się w, tak jakby w obronie braci i po tym Lyle oczywiście, oni nie mogli obejrzeć tego w telewizji ale Lyle słyszał od kogoś, że ona ich broniła i napisał do Rosie list w którym napisał, że no dzięki, że nas broniłaś i zastanawiam się, czy przypadkiem nie przeżyłaś czegoś podobnego, skoro jesteś po naszej stronie i jesteś to w stanie zrozumieć. I właśnie tutaj Barbara Walters powiedziała Rosie, nie pisz do niej, nie chcesz mieć z nim w ogóle nic wspólnego, on tutaj lubi manipulować ludźmi i rzeczywiście Rosie mu po pierwsze nie odpisała dla, właśnie dlatego, a po drugie ona rzeczywiście coś bardzo podobnego przeżyła i powiedziała, że ona wtedy nie była gotowa na to, żeby w ogóle o tym mówić. Dlatego mu nie odpisała, ale no, podobno napisał jej bardzo fajny taki list. Co trafiający w jakąś strunę, głęboki, mądry, empatyczny. Taki O, głęboki, mądry, empatyczny, dziękuję, Sawicki. E, dopiero w 2023 roku, po obejrzeniu serialu, o którym zaraz będę mówić tego y, Menendez Plus Menudo Boys Betrayed. Ona napisała do chłopaków i napisała im właśnie, że wiem, jak to jest dorastać w rodzinie, w której panują podobne relacje, powiedzmy, tak to ujęła, i napisała, że chce ich poznać i chce. Dowiedzieć się, co się wydarzyło, i tutaj na ten list właśnie nie wiem, czy o, tutaj dokładnie nie wiem jak. I ona też nagrała, może to było w międzyczasie, nagrała też TikToka właśnie o tym. I żona Laila napisała do niej, że Lail jej powiedział, że chciałby z nią porozmawiać, i tak to, i tak to się zaczęło. I ona Rozjodoner głównie rozmawia z Erykiem, powiedziała, że bardzo go szanuje, jako mężczyznę, którym on się stał, no bo rzeczywiście. Tak jak ludzie, którzy ich znają i wypowiadają się na ich temat, to z ich, ich wypowiedzi wynika, że oni się bardzo zmienili, bardzo dorośli i są bardzo takimi filarami, są filarami tej społeczności więziennej. Też o tym jeszcze powiem, bo no, dużo robią. Mhm. Dużo robią, dużo zrobili. I właśnie ona, Rosie też mówi, no, i to nie tylko Rosie, no różne osoby, które yy, które mówią na ten temat, twierdzą, że w tamtych czasach po prostu świat nie był gotowy jeszcze na to, co bracia Menendez powiedzieli. Powiedzieli, że nie tylko, no, że w tak. bogatych rodzinach, ale w ogóle, że w rodzinach może być taka sytuacja, że nie wiem, ojciec wykorzystuje swoich dzieci, a w dodatku synów. Nikt im, nikt im po prostu wtedy w to nie wierzył. Hmm. No bo Jose przecież nie wygląda, prawda? Jak to? Nie wygląda. I co ciekawe, list, o którym też zaraz powiem jeszcze, mówiliśmy już, wydaje mi się, o tym liście, ale powiem jeszcze. Ten, który jest drugim dowodem świadczącym o tym, że chłopcy mówili prawdę, list do Andiego Cano. Do Andiego Cano, do tego um, kuzyna. kuzyna, który żyje, trafił najpierw w ręce Barbary Walters. Bo to w ogóle, kto odnalazł jego siostrę Endiego albo jego matka? Chyba tak, ktoś z rodzin... przeszukania tam... Ktoś z rodziny sprzątała jego rzeczy i w ogóle ona nie pomyślała, że to może być dowód w sprawie, że to w ogóle może być coś ważnego. No i dała tej dziennikarce, nie? Żeby ona sobie może coś powiedziała o nim w swoim... W swoim... Czym? Co dziennikarze robią? W programie. W swoim programie, dziękuję. Rosie oczywiście uważa, że powinni wyjść już natychmiast. Ja też mam nadzieję, że to się już wydarzy. I zapytana o, o to, no właśnie, że chłopaki tak wydawali te pieniądze. I ona powiedziała, że to, to było ich zwykłe życie. Nam się to może takie wydawać, że kupili tu sobie Rolexa. Ona powiedziała, że to nie były ich pierwsze Rolexy i nie były to ich ostatnie Rolexy, ponieważ ich ojciec zasypywał ich prezentami, ale nie dlatego, że co, żeby coś im dać. Jak myślicie, dlaczego? żeby pokazać wszystkim jakie to są bogate dzieci jak mm. w domu Menendezów dobrze się mm -hmm. dobrze jest no ale poza tym nie takie wyciąganie moim zdaniem to jest wyciąganie głupich wniosków no chociażby to że z kolei że tak że kupują prezenty co to ma świadczy kupują sobie prezenty kupują sobie jakieś tam gadżety to to świadczy o tym że są bezdusznymi potworami którzy nie czują nic z kolei jak yy, Przeżywali emocje na sali sądowej, to Pamela Bozanicz powiedziała, że histeryzowali pod publiczkę, że w ogóle nikt tak nie przeżywa, więc, więc z kolei pokazywanie emocji też jest złe i nie powinno mieć miejsca. No to co oni mieli zrobić? Z tym przypomnijmy, że oni mieli. No, Eryk miał 20, 18 lat, a jego brat miał 21, to byli dzieciaki, amerykański z bogatego domu. No i nie mają rodziny, nie mają rodziców, przeżywają, są straumatyzowane, są same i mają dużo hajsu. No to na co mają wydawać na książki? Na poradniki psychologiczne. Jak nie wychować seryjnego młodzieży? mogliby, mogliby. Mogliby, no nie? Może powinniśmy im wysłać naszą książkę? O. Tylko wersję angielską. Wersję angielską, oczywiście. I hmm? yy, yy, Rosie O'Donnell, oczywiście no nie podobał jej się, nie podobał jej się serial, na, znaczy, co do serialu nie wiem, czy jej się podobał, w każdym razie powiedziała, że Murphy przedstawił chłopaków bardzo kłamliwie i niesprawiedliwie, więc widzicie, tutaj już jest zupełnie inna sytuacja, chociaż trzeba pamiętać, że pan Mike, szef mafii, znał chłopaków wtedy, na samym początku, 93 rok, oni ciągle byli tymi bucami. Poza tym, zauważmy, że siedzieli w bardzo niefajnym miejscu, więc no też nie mogli być takimi e, fajnie, pomódlmy się tutaj razem chłopaki na spacerniaku, no nie, no też musieli jednak jakoś sobie radzić mm. więc no inna sytuacja, ale minęło te 30 lat więc teraz rzeczywiście mogą być, mogą być inni, tak? Gdzie tutaj prawda? Myślę, że było trochę w tym prawdy mm. zresztą tak jak się słucha opowieści y, znajomych Laila i Eryka, to i o jednym i drugim, też no, znaczy nie mówią o nich źle, w takim sensie, że oni byli, chociaż z drugiej strony, no przecież kradli, robili te różne krzywe akcje, też na przykład Eryk z tym, z tym swoim kolegą, z którym napisał, z którym napisał ten scenariusz, przyjaciele, i on się jakoś tak po włosku, Signarelli, o, Signarelli, mhm. to Signarelli powiedział, że oni sobie jeździli tam, wiecie, jakimiś bogatymi samochodami, im nawet do głowy nie przyszło, żeby się mieszać z, ze zwykłymi ludźmi o, i oni wiedzieli po prostu, że ludzie y, patrzą na nich z podziwem i że oni są tacy bogaci i że nawet, nawet Eryk nie próbował udawać, że jest zwykłym chłopakiem, że ojciec go wysyłał do szkoły codziennie w limuzynie. On chodził do tego, wiecie, Beverly Hills High. Mm -hmm. y więc... No, że co? No, buc. No, no buc, no, ale co? Dziwisz się? W ogóle się nie dziwię. No. Też bym była bucem, gdybym była taka bogata. No też i też ojciec tego od nich wymagał w pewien sposób, podkreślał to, że oni się nie są zwykłymi ludźmi. Tak że są, no, zabraniali, że się zabraniali im rodzice spotykać się z dziewczynami, które nie pasowały do ich wizerunku i tak, i tak dalej, i tak dalej, więc, no. więc tak, tak było ale coś chciałam jeszcze powiedzieć o Eryku o, o liście? Eryku. A, o nie, o Eryku ale już nie wiem teraz co. Mhm. Y i też w tym y wywiadzie czy tam takim mini dokumencie z, w którym właśnie wypowiadała się Rosie O'Don ale to było dla Court TV chyba y wini y Win Politan. on prowadzi tam taki bardzo fajny program. Yy, Gragos się również wypowiadał i właśnie a propos tego, co teraz, teraz się może wydarzyć i że może być to mm, powtórne to nie niepowtórna rozprawa, bo to się raczej nie stanie, powtórne, wy powtórne wydanie wyroku, czy zmiana, wy o, mhm. zmiana wyroku. Yy, I powiedział, że to jest teraz bardzo częste, że teraz się wraca do tych spraw, bo no, mamy teraz nowe prawa, inaczej teraz ludzie myślą, i że często tak jest, że po prostu te stare wyroki się zmienia. Hmm. I że tutaj też to y, może nastąpić i sędzia może to po prostu zrobić sam. On już nikogo nie potrzebuje, nie potrzebuje żadnej ławy przysięgłych, nic. Sędzia zobaczy, cyk, 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 przejrzy, mówi: Dobra, chłopaki, wychodzicie, i oni po prostu jednym jego za jednym jego słowem, mogą wyjść na wolność. O, po prostu tak. Ale to by było co? Ja myślę, że tak będzie. Myślę, że tak będzie? No wydaje mi się, że tak. W sensie nie. Szczerze mówiąc nie wiem, ale no, ale jakoś taką mam nadzieję, że tak będzie, więc może skłaniam się trochę ku takiej opcji. Bardziej mnie przeraża właśnie to twoje pstrykanie palcami mi jako, jakoś Jakie to jest przerażające, że właśnie sędzia może, ale może tego nie zrobić, może mu się nie chce, może ma pojedzie sobie na wakacje wcześniej i zapomni, że była taka sprawa, że coś nie zostanie nagłośnione i takich rekomendazów w więzieniu jest 100 tysięcy innych, którzy nie doczekają się tego, tego, tego wow, zrewidowania wyroku i wypuszczenia na wolność. Tutaj jest na dwoje babka wróżyła, bo zobaczcie, zaraz Wam, a mogę Wam to już teraz powiedzieć, bo muszę to znaleźć. Mam informację z ostatniej chwili, do, dosłownie z wczoraj, Yy, prokurator okręgowy yy, ogłosił, że yy, mówiliśmy o tym w ostatnim odcinku i zastanawialiśmy się, dlaczego jeszcze nie yy, te. Do, jak, te nowe to, dowody nie są rozpatrywane. Te nie? nowe dowody nie są rozpatrywane. No więc nagle po, yy, po serialu Netflixa i po dokumencie Netflixa. Nagle okazało się, że zostaną rozpatrzone. Zostaną rozpatrzone 26 listopada, a zobaczcie, leżały tam od 23 maja poprzedniego roku i nic się nie działo. I teraz nagle, proszę bardzo, się dzieje. A wiecie dlaczego? Ten właśnie. Yy, gub nie, gubernator, kto? Hmm. On się nazywa George Gascon, Pro prokurator okręgowy. okręgowy, i on powiedział w swoim oświadczeniu, że. Dostaliśmy bardzo dużo telefonów, ludzie do nas dzwonili i tak dalej, czyli jednak presja jest tutaj istotna, właśnie po tym serialu, że po prostu ludzie dzwonią i pytają, nie bójmy się tego powiedzieć, co do chuja. No i proszę bardzo, i nagle zostanie tutaj to wszystko rozpatrzone. Ale ty jesteś wulgarna, Monika. Totalnie jestem wulgarna. Powinno, mi się, powinno się mnie wyciąć z tego po w ogóle podcastu. <laughs> tak uważam. <laughs> Wstawi się taką uśmiechniętą, wiesz, z tektury wyciętą. Tak, wstawię tutaj siebie z tektury. Hi! Co się może teraz wydarzyć? My mówiliśmy w zeszłym odcinku o tym HBA Corpus, ale okazuje się, że są jakby dwie ścieżki wybrnięcia z tej, znaczy wybrnięcia z tej sytuacji, yy, wiodące ku temu, żeby chłopcy. Chłopcy! Żeby bracia Menendez wyszli na wolność. I pierwsza to jest to HBA Corpus, tak? Czyli że są nowe, są nowe dowody w sprawie, i te dowody są, dwa. A druga sprawa to jest taka, że wniosek o powtórne rozpatrzenie wyroku, o nowy wyrok, tak jakby tylko. I tutaj to troszkę na innej zasadzie się odbywa. Tutaj chodzi o to, czy oni się zresocjalizowali, czy nie stanowią zagrożenia, czy są już fajni teraz. Więc oni złożyli oba te wnioski. No i teraz zobaczymy, czy któryś tutaj poskutkuje. Prawdopodobnie ten HBAS poskutkuje, bo dowody są grube. Zaraz o nich powiem. Y ale jeszcze, to było z ostatniej chwili, a jeszcze z przedostatniej chwili gdzieś tutaj mam wiadomość. Informacje. Tylko nie mam teraz gdzie. Tu znowu się wytnie. To się wytnie. O, proszę bardzo. Mam to. Niedługo po premierze y serialu do więzienia Zawitała tam, gdzie siedzą bracia, zawitała Kim Kardashian ze swoją mamą i z jedną ze swoich sióstr. Yy, tylko, że ona nie przyszła się spotkać tylko z braćmi, ona się spotkała z około 40 więźniami, żeby porozmawiać na temat inicjatywy Green Space, którą właśnie założył Lyle. A ta inicjatywa Green Space, bo on też studiował jakieś tam, on studiował socjologię, tak? Kiedyś to były wizyty papieża, teraz są wizyty Kim Kardashian. Totalnie. On studiował chyba socjologię i dowiedział mhm. się o jakimś takim norweskim pomyśle resocjalizacji poprzez otoczenie. I on chce nie, nie tyle jakby upiększyć więzienie, ale y, wprowadzić tam dużo zieleni i przyrody i, i moim zdaniem to, jest, to, jest, to nie jest głupie, to mm. jest super pomysł, żeby po prostu lepiej im się żyło i przez to, żeby się tam lepiej resocjalizowali i muszę powiedzieć, na temat Kim Kardashian, bo oglądałam wywiad z takim prawnikiem, który z nią pracuje. Bo nie wiem, czy wiecie, ale Kim Kardashian studuje prawo. Ona niedługo będzie zdawała te swoje egzaminy. Ona będzie prawniczką. I ona, w ogóle przecież jej ojciec to jest pan Kardashian. Dlaczego oni są sławni? Bo ojciec Kim Kardashian był w tym jednym z obrońców O.J. Simpsona. Jest jeszcze jeden powód, dla którego są sławni. Jaki? No, kim taką taśmę nagrała. Tak? Mhm. Stąd ludzie usłyszeli o niej. Bo wcześniej była dosyć anonimową koleżanką Paris Hilton, która nagrała taśmę mm. i to się okazało, że to super pomysł, żeby niechcący nagrać taśmę i niechcąca ona wypływa i stajesz się nagle bardzo popularną osobą. O. Ale swoją drogą tak, no, Al albo, tra albo trafiasz do więzienia na dożywocie, jak twoja taśma wypływa. Też. Tak. No, uważaj z tymi taśmami, słuchajcie. tak. Chciałeś jeszcze powiedzieć? Chciałem jeszcze powiedzieć, nie, nic. Bo ja muszę powiedzieć, że zmieniłam zdanie na temat Kim Kardashian. O tym po tym, czego się dowiedziałam, od tego pana prawnika. Okazuje się, że Kim Kardashian to nie jest jej pierwsza akcja w więzieniu i ona nie poszła tam dlatego, bo serial, chłopaki i tak dalej. Ona już to robi od. Długiego czasu i ona chodzi nie tylko do tych więzień, chodziła z tym właśnie prawnikiem. Ona napisała do, w ogóle do niego list i napisała: Cześć, jestem Kim Kardashian. Czy, czy zadzwoniła do niego? I on tak powiedział, że nie wierzył w ogóle, że to Kim Kardashian. Zostawi, wiem, zostawiła mu wiadomość głosową i powiedziała: Cześć, jestem Kim Kardashian. Chciałabym z Tobą pracować przy, refo przy reformie więziennictwa i w ogóle tam takich rzeczach proszę zadzwoń do mnie coś tam no i on tak pomyślał Kim Kardashian? Nie, niemożliwe i zadzwonił i rzeczywiście to była ona i on tak pomyślał, pewnie sobie albo właśnie chce coś tam zabłysnąć czymś, albo jakaś to taka jednorazowa akcja ale okazało się, że ona już to robi od długiego czasu, chyba od kilku lat w ogóle i na początku i w ogóle ona to robiła nie było kamer żadnych przy tym to było takie, ona z nim chodziła do tych takich więzień do zwykłych więźnień, do zwykłych ludzi, bez żadnego rozgłosu, bez niczego. I to on, ten prawnik, poprosił ją, słuchaj, może nagrywajmy to, bo wtedy dzięki temu, bo ty masz taką platformę, że dzięki temu zyskamy rozgłos, i może dzięki temu coś ugramy. No bo jednak jak widzimy, social media mogą. Tak. Mogą, więc ona potem dopiero jakoś to oni zaczęli nagrywać te wizyty tam więzienne, mhm. i. I podobno, podobno ona jest super w to zaangażowana i robi mega dobrą robotę według słów tego prawnika. Nie wiem, bo to mnie za bardzo nie ciekawi, Kim Kardashian, ale muszę powiedzieć, że potem zyskałam dla niej szacunek. I ona i on, ten, ten prawnik powiedział, że właśnie ona niedługo. Robi, Zdaje te wszystkie egzaminy i bardzo chętnie będzie z nią pracował. Mm. No, to, to super. Fajnie. To, ja tak, to znaczy, tak, jest na pewno mnóstwo hejtu, ludzie nie lubią Kim Kardashian, bo jest ładna i bogata i, i, i jakoś chcą jej dokleić łatkę, tempy idiotki i tak dalej, a to jest bardzo bystra bizneswoman, która ma ogromny sztab <laughs> ludzi za sobą i gigantyczne doświadczenie i w mediach, i w biznesie. A, ale właśnie z tego powodu, to znaczy super, że robi coś dobrego, ale te, ja tak jakoś tak nie do końca yy, jestem przekonany, że to taki, a tak z dobrego serca, to ja sobie zrobię coś na boku. Wydaje mi się, że to jest część jakiegoś dobrze przemyślanego planu, który uwzględnia jej yy, jakiś wizerunek medialny, bla, bla bla, te wszystkie rzeczy, ale super, no fajnie, że to, a nie, że jest twarzą jakiegoś ogórtu, tak? tylko że robi coś, co faktycznie może pomóc ludziom. Dobra, ale jeśli idziesz na studia prawnicze, i poświęcasz wiele lat na naukę prawa, to jednak wydaje mi się, że ona akurat z całą swoją kasą i z całą swoją sławą nie musi zostać prawniczką. Nie musi. Ale wiesz, jak będziemy już największym podcastem w Europie, kto wie, czy nie pójdziemy na prawo. O pewnie. Czemu nie? Psz, proste. Oxford, Harvard. Harvard. Ja idę na Harvard. Harvard brzmi dobrze. Dobrze, to brzmi. Idziemy. Albo y, fani zadecydują. O! <laughs> zrobimy ankietę, QA. Na co mamy iść tym <laughs> razem? Sawicki słusznie zauważył, że pewnie też to już zauważyliście w tym dokumencie, mm -hmm. że na początku wszyscy jechali po Menedezach totalnie, już nie mówiąc o, tym, o tych yy, o komikach o Jay Leno OSu, OSu. I czy ci z SNL, ten Malkowicz na przykład. No. To również Oprah Winfrey po nich pojechała totalnie na samym początku, nie? Ale potem oczywiście, jak to Oprah Winfrey wyszła z twarzą po latach, kiedy zaprosiła do studio... Sto ileś tam ofiar przemocy seksualnej ze strony własnych rodziców, mężczyzn specjalnie, którzy trzymali kartki z, z zdjęciami siebie z czasu, kiedy byli wykorzystywani przez kogoś z rodziny, i pokazują w ten sposób, że jednak ta przemoc dotyczy również mężczyzn, że przemoc w rodzinach się dzieje, no i że ona oczywiście. No nie, ja, ja nie czuję. Opry, totalnie ale, nie, totalnie ale, nie. No ale to znowu dobrze, że ta tuba medialna, zarabiająca dla niej gigantyczną kasę, przynajmniej została wykorzy wykorzystana w, tym, w tej jednej sytuacji po to, żeby nagłośnić e, tą kwestię przemocy. No może komuś to trochę e, dało do myślenia. Dobra. Więc to jest ich życie więzienne, do teraz. I teraz mamy właśnie ten wniosek 26 listopada będzie rozważony. I mamy dwa główne dowody. Dowody za tym, że mówili prawdę. Pierwszy dowód to jest list, który napisał Eric Eryk pół roku przed zbrodnią. Do swojego kuzyna Andiego Cano, świętej mhm. pamięci. I w tym liście e, Eryk mówi: e, to, to ciągle się dzieje, ale dla mnie. To jest teraz o wiele gorzej, ojciec stał się taki gruby, brzydzę się go, boję mhm. się go, też mówił tam chyba w tym liście, że, że ojciec mu groził, że go zabije, że ma nikomu nie mówić i tak dalej. Ale że to się cały czas dzieje, że boję się, że, przyjdzie w no że znowu przyjdzie w nocy do tak, mojego to, pokoju. Tak i on też mówił, nie wiem jak to, czy w ogóle to przetrwam, więc on też tam takie... Mhm. Tak, że mam już dość. Tak, tak, tak że mam tak, już tak. dość. Nie wiem, jak sobie z tym poradzić. Czyli też tak sugerował, że może coś sobie zrobi. Mhm. No, ale z tego listu bardzo jasno wynikało, no, coś, no, dosyć, dosyć szczegółowo to opisał. I uprzedzając pytania, że dlaczego ten list od razu nie stał się najważniejszym dowodem w sprawie, to, to już było wielokrotnie w różnych dobrych materiałach poruszane, bo ten list nie był o tym wykorzystywaniu to był list bardziej no po prostu pisze no, kuzyn do kuzyna oni ze sobą korespondowali i ten list bardziej dotyczy tak w ogóle co u ciebie, co u mnie, jakieś przygotowania do świąt, tam jakieś tego typu różne rzeczy i gdzieś w środku listu no dosłownie to są nie może 3 czy 4 zdania to o czym Nika właśnie powiedziała i y, jest wysoka szansa na to, że po prostu zarówno Eryk jak i, jak i Andy zapomnieli o tym liście, że to był jeden z wielu listów który też jakoś nie bardzo wprost mówi o tym, co się dzieje, tylko to się dalej dzieje i on gdzieś tam wylądował. No dosyć prostu. wprost, że przyjdzie w nocy. No tak, tak, ale, ale no w sensie nie tak wprost, że ojciec mnie no wykorzystuje tak, tak. na tej zasadzie. I dlatego to tyle lat przeleżało. Yy... No a poza tym oni nie chcieli mówić o tym, no co, w, ogóle nie mi, o, w ogóle nie mieli zamiaru mhm, o tym mówić. Tak. Wiemy, że dopiero to zostali do tego zmuszeni, jak wyszedł ten list z więzienia. No i też te wszystkie tam było też bardzo dużo do Andiego zarzutów, że on tam na pewno zeznawał, tam, bo dostał kasę, bo coś tam, że to że, mówiąc o tym, że, że właśnie Eryk mówił o tym wykorzystywaniu, tylko że po skazaniu braci, no, on strasznie popadł w, w dragi, i w. Mm, jakby nie radził sobie, to taki, chyba nie, czy to nie jego matka, czy kto to powiedział, ale że że ktoś z rodziny tak łączy ten, ten jego popadnięcie właśnie w narkotyki finalnie też jakby związaną z tym śmierć, z tym, jak on bardzo sobie nie mógł poradzić z tą całą sytuacją, że właśnie jego, kuzyn, jego kuzyni trafili do więzienia, że cała ta, cała ta przemoc, która tam się działa, tak ten, jak ten Jose zachowywał się w stosunku do, 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 do synów i że on nie za bardzo jakoś wiedział, co on ma z tym zrobić, jak, sobie, jak komu powiedzieć, że też jakoś nie zainterweniował bardziej, i, no I zginął, tak? W 2010? Nie, jakoś tak niedawno. W 20 może. Nie wiem. Jakoś no tak, no wiem. ale właśnie podczas przeszukania jego rzeczy, to tak już mówiłaś, znaleziono ten list dopiero. I w ogóle fajnie, że Barbara Walters y, wpadła na pomysł, że, że to może być istotne. Ja go tak. Że go przeczytała i że go oddała w ogóle. Mm. Bo to, jest, to jest jednak dosyć, dosyć poważny dowód. Więc to jest ten pierwszy dowód. A drugi dowód. To jest, to nie jest taki dowód wprost, to jest dowód nie wprost, y, ale jest to dowód wprost y, mówiący <laughs> o tym. To, to nie jest dowód wprost y, w sprawie Menendezów wykorzystać sprawie Braci, wbraci, ale w sprawie Jose, w sprawie Jose jest to dowód wprost i y, świadczy on za tym, że, że był po prostu słowo na P, którego nie możemy tu powiedzieć, i kończący się na ilem. Mhm. Mm a raczej czyny zaczynające się na P i kończące się na Ilskie. Sa Sa Sawicki, nawet mnie nie denerwuj. Psychologia, sorry. Nawet mnie nie denerwuj. Tak, to jest ważne. To nie jest różnica. ważne. Nie. Był obrzydliwym. Był obrzydliwym człowiekiem, który e, wykonywał czyny takie. Nawet mnie nie denerwuj. Różnica jest bardzo prosta. To jest bardzo proste do powiedzenia. Ktoś, kto jest tym słowem na P, to jest ktoś, kto e, tylko i wyłącznie to. I nic innego, nic innego nie jest fizycznie w stanie go w ogóle nawet pobudzić, tylko, tylko, tylko to. A, a to właśnie to, nie wiem, moim zdaniem, jak już mówić, lepsze, gorsze, to gorsze to człowiek, który te czyny robi. To jest taki, który to nie jest tak, że jest chory i, i, i to jest jedyna rzecz, która go pobudza, tylko jest właśnie z wyrolem, jak ty to lubisz nazywać. I jest w stanie na przykład mieć żonę, mieć tą żoną dzieci, mieć kochanki i w tym samym czasie jeszcze takie rzeczy robić, te czyny. Rozumiem. Myślałam, że chodzi Ci o taką nową mowę, nie, że nie można o kimś powiedzieć, nie. że jest kimś, tylko że na przykład jest osobą. Tak, nie, To nie. On jest totalny... tak. Tak. To cofam. Cofam. No. Tutaj moje wzburzenie. Mogę się po części zgodzić. Drugi argument za tym, że chłopcy mówili wtedy prawdę, możemy nazwać argumentem z menudo. Taki zespół portorykański. Kojarzycie zes taki zespół? Nie. A kojarzycie Ricky'ego Martina? Pewnie. Pewnie tak. tak. Ricky Martin właśnie zaczynał swoją karierę w tym, w tym zespole i jest duża szansa, że również działo mu się to w tym zespole, co działo się chłopakom w ich rodzinie. O. Mm -hmm. I zaraz wam powiem dlaczego. Ale w ogóle, jak wypłynęła cała ta sprawa z Menudo i o co tam chodziło. Pan Robert Rand, którego Yy, widzicie w dokumencie, to on się wypowiada to jest ten pan, dziennikarz, który napisał książkę o chłopakach i on się bardzo interesował tą sprawą w ogóle od samego początku, ale on się interesował nią tak dogłębnie i chciał się dowiedzieć co tam się naprawdę wydarzyło i przez te wszystkie lata, przez te ponad 30 lat coś mu, coś mu tam nie pasowało coś mu nie pasowało yy, i... On wierzył, że ofiar Jose musi być więcej, tylko jakoś nie mógł, nie mógł ich znaleźć i, i to on odkrył, odkrył ten dowód. Było to tak, że Robert zaczął przeprowadzać wywiady z różnymi osobami, które znały Jose, i od nikogo nie mógł się dowiedzieć, czy były jakieś ofiary, czy nie były, ale asystent Jose, Ciągle mówił tak, i to ciągle tak powtarzał, dlatego mu to zapadło w pamięć, że Jose miał obsesję na punkcie zespołu Menudo. No i tak ten rand tak myślał sobie, dlaczego miał obsesję na punkcie zespołu Menudo. Pamiętamy, że e, Jose był e, szefem czy menadżerem RCA Records mhm. i on podpisywał e, kontrakty wielomilionowe z różnymi zespołami, e, na przykład z Dolly Parton, z Eurytmics chyba też podpisał. Więc to nie było byle co. I ten asystent właśnie powiedział, że on, Jose i menadżer zespołu Menudo no, są takimi bardzo bliskimi przyjaciółmi, są wręcz powiernikami. No i tutaj Ran zaczął się tak dokopywać, o co chodziło z tym zespołem. No i w ogóle o co chodzi z tym zespołem. To jest taki zespół, był, bo on chyba już nie jest, nie, no na pewno nie, który... To był zespół złożony z bardzo młodych chłopców. Tam chyba od 13 do 16 lat. I tam była taka zasada, że jak oni kończyli 16 lat, to po prostu wylatywali z tego zespołu. Czyli to był taki, nie mogę tego powiedzieć, jakiś sen kogoś. <grych> Rozumiesz, mm -hmm. o co mi chodzi. Mm -hmm. y więc to byli tacy chłopcy. Zresztą jak zobaczycie sobie... Mimo... No pomysł na taki biznes, w sensie młodzieżowy zespół, który ma wiecznie trwać. No to żeby wiecznie trwał, trzeba wymieniać Starzejących się na młodych, żeby to cały czas... Starzejących się w wieku 16 lat? No, no że w sensie w młodzieżowego zespołu, no. Tylko Ricky Martin mógł tam przebywać w tym zespole dłużej, ponieważ był po prostu tak świetny. I tak go fanki kochały. Myślę, że dla te... jeszcze z innego powodu. Ale o tym zaraz, zaraz powiem. No i właśnie RCA Records poprzez y, Jose ostrożnie będę mówić bardzo ostrożnie, właśnie dlatego nie wiem jak tutaj się wypowiadać w tej kwestii, bo to po prostu jest podpisało RCA Records podpisało 30 milionowy kontrakt z Menudo ponieważ Jose chciał ich przenieść na rynek amerykański mhm. i y, Eryk chyba powiedział, że w ogóle Jose uczestniczył w wyborze chłopców do tego zespołu, więc y, Wiemy, jak, zresztą zaraz się też dowiecie, jak przebiegał wybór chłopców do tego zespołu, i to, to nie był taki zwykły zespół nawet w dawnych czasach, jak nie wiem, jak Backstreet Boys, tak? Backstreet Boys był właśnie takim Boys Bandem, to był Show na Backstreet Boys, tylko że w Ameryce no to, to nie było. Oni nie byli postrzegani jako taki skarb narodowy, tak? A w Porto Rico to rzeczywiście był skarb narodowy. Portoryko w ogóle jako państwo zarabiało podobno bardzo dużo na nich pieniędzy, robili ogromny, ogromny hajs i też byli taką wizytówką kraju po prostu. Jak Juri Szatunow w Związku Radzieckim z piosenką wiele jerozy. A, <laughs> tak, i też dlatego ten pan y, Edgardo Diaz menadżer zespołu po prostu był nietykalny nietykalny, zaraz też się dowiecie jak no i pan nasz tutaj Robert Rand zaczął, zaczął tam węszyć poleciał do Portoryko, zabrał ze sobą zabrał ze sobą też jakąś dziennikarkę bo chciał mieć ze sobą kobietę, bo wiadomo, że kobiety w takich kwestiach wzbudzają więcej zaufania i łatwiej się z nimi rozmawia niż z facetem jeszcze jakimś takim wiecie starszawym dziennikarzem i w 2020 roku na Amazonie pojawił się serial na temat Menudo i większość z członków byłych tego zespołu w ogóle się tam wypowiadało, że to są kłamstwa, że to, co się tam działo, to w ogóle nie było tak, jakże nie było tak cukierkowo, nie było tak fajnie. No i Robert Rand pomyślał, oho, to jest moja szansa! I właśnie poleciał wtedy, wtedy do Portoryko i spotykał się z tymi, z tymi mężczyznami już teraz. I w tak trafił na Roya, na Roya Rusejo. Roy po raz pierwszy w ogóle o tym wykorzystywaniu przez Edgardo Diaza powiedział tej dziennikarce. I wcześniej nikt nie wiedział, nie wiedziała jego rodzina, po prostu nikt. Oprócz oczywiście chłopaków w zespole, bo to było oczywiste. I też. Co ja postaram się to powiedzieć jakoś w skrócie, bo ten odcinek już jest strasznie długi. Może nie jest to tak super ciekawe, co tam się tak działo krok po kroku. Ale on, jak trafił do tego zespołu, to miał 12-13 lat. On trafił tam trochę inaczej, bo nie przeszedł tego przesłuchania. Bo on w ogóle chciał być, chciał być piłkarzem, był uzdolniony, dostał nawet jakieś stypendium i był w takiej grup młodzieżowej drużynie, był w drużynie junio juniorów Real Madryt, więc to też nie było byle co ale w pewnym momencie uznał, że chce iść do szkoły yy, jakiejś takiej muzycznej, bo lubił śpiewać i tańczyć yy, i ta szkoła była niedaleko firmy, czy tam tego studia, czy firmy Edgardo Diaza, właśnie tego z Menudo i tam często chłopaki z Menudo przychodzili robić sobie jakieś zdjęcia, tam też był taki sklep z pamiątkami, yy, więc pewnego dnia kolega zabrał naszego Roja właśnie tam do tego sklepu i dziewczyny Myślały, że on jest z zespołu, że on należy do zespołu, poprosiły go o autograf, i w ogóle jakaś tak, jakieś taka się zrobiła tam takie zamieszanie. I był Edgardo w swoim biurze i zobaczył go przez szybę. I aset, asystentka Edgardo podeszła właśnie do roja i powiedziała mu: no, słuchaj, tutaj Edgardo widział cię, jest zainteresowany, może chciałbyś dołączyć do zespołu. wypełnij tutaj yy, zgłoszenie, zrobili mu tam kilka zdjęć, no i okazało się, że. No, że się nada, oczywiście. Yy, I tydzień później Edgardo przyszedł poroja do szkoły, odebrał go ze szkoły. Dziwna, no dzisiaj to już by się nie wydarzyło. Yy, odebrał go ze, ze szkoły i zabrał go do domu swojej matki. I co tam się stało w domu matki, to możecie sobie wyobrazić, ale matka, a propos też matki Menendezów, ta sama sytuacja, troszkę inna. Yy, matka powiedziała. Nie próbuj, nic, nie próbuj nic z tym chłopcem, ja wiem, co ty zamierzasz. Czyli matka doskonale wiedziała, co Edgardo robił z tym chłopcem. Edgardo miał wtedy 34 lata. No i, no i stało się to, co myślicie, że się stało. I roj potem powiedział. Ale w domu matki. W domu matki, w domu matki Edgardo. I roj potem powiedział, że bardzo krzyczał, ale że ta, że ta matka nie przyszła, po prostu. I że jest niemożliwe, żeby go nie słyszała no i dostał się do zespołu słuchajcie dostał się do zespołu i też y, ze względu na to, że on nie był na tych przesłuchaniach, to no nie został zaakceptowany przez chłopaków. Oni właśnie go traktowali jako kogoś takiego z boku i też on był, no właśnie, oni mówią, że on był ulubieńcem Edgardo. Widzieli na przykład, jak oni razem, że, że byli, że oni byli w związku, że ktoś tam wszedł do pokoju i oni razem spali tam, objęci. Chłopak miał 13 lat. W jakim związku, w jakim związku, że nikt nic nie powiedział? Halo? Halo, policja? Nie? Chociaż zaraz się ktoś jednak powiedział, ale, ale też bezskutecznie. No i tak to było, i Roy. Wiele razy, jak na przykład byli w, w trasie, to dzwonił do matki i mówił, że za i prosił zabierz mnie stąd, mówił, że w ogóle chce się zabić. No ale jego rodzina po pierwsze myślała, no właśnie. Tak się tłum tak tłumaczył, że no myśleliśmy, że on po prostu histeryzuje. Na no, po drugie jednak Edgardo wybierał sobie takie rodziny. Dlaczego nikomu nie powiedział? No, dlaczego nie dlaczego nie? nikomu? No przecież gdyby mu się coś działo, to by komuś powiedział. No przecież mógł uciec z tego zespołu, nie musiał tam śpiewać, no nie? A właśnie, że musiał, bo Edgardo po pierwsze ich zastraszał, a po drugie wybierał sobie takie rodziny, którymi wiedział, że będzie mógł manipulować, ponieważ były to bardzo biedne przeważnie rodziny, a on im dawał kupę kasy, płacił im raty za dom, kupował im samochody, więc Roy z drugiej strony, on też powiedział, że on czuł, że nie może odejść, bo jego rodzina jest teraz na jego utrzymaniu, że on musi po prostu w tym zespole być. I też mówił, że wiele razy próbował się zabić. Znaczy, wiele, wiele razy o tym myślał, a kilka razy próbował. Raz po, jakimś, po jakiejś imprezie yy, wszedł do jakiegoś pokoju i zobaczył jednego z chłopaków z zespołu przebranego za dziewczynę, i wybiegł potem na ulicę. Tutaj nie wiem dokładnie, czy on wybiegł po prostu na ulicę, żeby wpaść pod samochód. W każdym razie wtedy został wy wywalony z zespołu. Ale. Zanim jeszcze został wywalony z zespołu, to musiał odbyć spotkanie z Jose Menendezem, obrzydliwy. I wtedy oni mieszkali... W domu Jose. W domu Jose, ale to był jeszcze ich dom tam w New Jersey, więc to my. jeszcze nie był ten, ten dom, o którym my wiemy. Natomiast było to tak, że przed właśnie podpisaniem tego 30 milionowego kontraktu Edgardo... Edgardo zabrał, y, zabrał y, Roya do domu Menendezów na spotkanie właśnie, na kolację. Na kolację i już Roy mówił, że już w limuzynie y, Jose patrzył na niego jak z bok. Że już coś tutaj było dziwnego. I też powiedział, że jak wszedł do, de, do tego domu, to, to, to widział chłopaków i oni tak właśnie siedzieli gdzieś tam, że ta atmosfera była taka... Bardzo ciężka i do tego wręcz stopnia, że zrobiło mi się fizycznie niedobrze. On prawie zwymiotował, jak tylko wszedł do tego domu, co już było takie dziwne. No i podczas kolacji, podczas kolacji, wiecie co dobra, zostawiam te doaty, bo już powiem, mam to z głowy, bo tego będzie za dużo. Podczas kolacji Jose kazał mu pić wino. Młody chłopak, 13, 13 lat, no nie. I no to już po pierwsze, że każe, każe mu pić wino. Nie to, że może chłopaczku napijesz się tam winka, fajnie, kazał mu wypić cały kieliszek. I okazało się, że w tym winie, że w tym winie coś było, bo Roy powiedział, że no nagle poczuł się, poczuł się słabo, nogi się pod nim ugięły. I potem urwał mu się film. Pamięta jeszcze, że ktoś go niesie, albo ktoś go ciągnie przez jakiś korytarz. No i po tym jak Roy został zaciągnięty do. W pokoju Jose. Wiemy, co się wydarzyło. Roy budzi się następnego dnia w hotelu, wszystko go strasznie boli, nic nie pamięta, krwawi i mówi o tym Edgardo. A Edgardo Diaz mówi nie histerycznie, mówi: zrelaksuj się, zrelaksuj się, wszystko będzie dobrze. No i przez, no i trwało to bardzo długo, i jak zobaczycie, obejrzycie sobie ten serial. Yy, on się nazywa. to trwało bardzo długo. Wykorzystywanie tego chłopaka w tym zespole. Jeszcze a propos Rickiego Martina, słyszałam, chociaż to są plotki, bo jak nie, nie ma dowodów, słyszałam, że są taśmy, na których Ricky Martin opowiada o molestowaniu przez Edgardo. I wydaje mi się, że raczej. Raczej jest to prawda, ponieważ Ricky Martin był tam najładniejszy z nich wszystkich. Pozwolono mu zostać jak najdłużej, i była też taka akcja w tym zespole, że y, rodzice dwóch chłopaków zrobili mega aferę, bo się o tym dowiedzieli. Zagrozili Edgardo, że y, podadzą go po prostu do sądu. I Edgardo im zaproponował, że jeśli nie, tego nie zrobią, to on mm, pomoże chłopakom w solowych karierach i że też rodzice będą mogli jeździć tam w trasy i tak dalej. I zastanawiam się tylko, czy ta solowa kariera to nie jest kariera Rikiego Martina. Myślę, że może być. No to już tak, takie teorie, nie, nie wiem. Ale z drugiej strony, właśnie w, w, od razu mi przed oczami staje takie stare, stare, starutkie nagranie z lat bodajże 90., jak y, przyłapana gdzieś na jakiejś tam ściance ta Kurtney Love. Y, no, Rockmanka, y, żona. Y, czyja żona? Karta <laughs> obejna. Mówi, że tam jakaś rada dla młodych gwiazd, Hollywood coś tam coś, ona mówi, że jeżeli was kiedyś Weinstein zaprosi na kolację prywatną do pokoju, nie idźcie. I to było całe, całe lata pod, przed całym tym #MeToo Movement i tak dalej. I jakby na zasadzie wszyscy wiedzieli, ale jakoś to tam się właśnie, zrobi, będziesz miał karierę, zrobisz to tamto. Ona powiedziała, no i w sumie jej kariera jakoś nie... Nie, nie wybiła się szczególnie, nie? i tam w ogóle była bardzo hejtowana, i on tam, no, no i tak dalej, i tak dalej. Więc też właśnie to, to nie wprost, ale potwierdza te. Co robią pieniądze, władza, i to, że nawet były te głosy, które mogły wskazywać, że tu się coś dzieje złego, no ale sztab prawników, ogromne miliony, zrobimy kariery, tylko zamknijcie gęby, podpiszcie te NDA i inne ten, i nie ma tematu. Słuchajcie, ale wtedy już dawno, dawno też były, też były głosy, i to nie tylko głosy, ale były w ogóle sprawy, składane sprawy do sądu. Yy, I był taki pan, który się nazywa Boliwark. Miał na imię Bolivar e, Arellano, który najpierw tam sprzedawał gadżety związane z zespołem, potem on sprzedawał te gadżety na cały świat, miał tam sklep swój, ale on też był fotografem i Roy mówi o nim, że był też takim opiekunem chłopaków, bo on z nim jeździł w trasy. I właśnie Bolivar on zobaczył, że, że dzieje się to, co dzieje się, i nawet y, mówił o tym w jakimś, y, w jakimś programie na żywo, co już było, co już było grube. I on w tym programie, podczas tego programu, został aresztowany. To znaczy, przepraszam, nie został. Przyszła po niego policja, żeby go aresztować. No ale na sali było kilku prawników i ci prawnicy powiedzieli, hola, hola, panie, co, co, co pan tutaj robi? Dlaczego przyszliście go aresztować? I to jest wszystko jakby nagrane, bo to przyszło na żywo wtedy. I oni mówią, no, bo zadzwonił do nas policjanci. Zadzwonił do nas Edgardo Dias i powiedział, że mamy aresztować Bolivara, bo źle się o nim wypowiada. Rozumiecie? Rozumiecie to? I nic, temu Edgardo w ogóle nic nie zrobili wtedy. Te, też tam była taka, taka jazda z tym aresztowaniem, że oni się tak trochę wozili, tu go aresztowali, i potem rzeczywiście w kolejnym tak go, tak go wmanewrowali, że on się miał stawić na policję, żeby się spotkać z Edgardo, żeby się tam dogadać. Ten Edgardo nie przyszedł, on wyszedł z tej policji i wtedy niby że uciekł. Oskarżyli go o ucieczkę. Więc, więc w następnym, tym samym talk show, to był talk show Christina's show, czy jakoś tak się nazywał, na żywo, aresztowali go. O, i on, słuchajcie, złożył tą sprawę do sądu jakoś, ale z tego nikt, nic nie wynikło wtedy. I też chłopcy do niego dzwonili, mu, podziękowali mu i też błagali go, żeby, żeby w ogóle nie podawał ich nazwisk, bo się wstydzili po prostu. Więc on miał duże problemy duże, duże problemy i też on został skazany, miał przeprosić Edgardo, w ogóle na dwóch stronach gazety i, i jemu zniszczyli życie. I zobaczcie, typ. Z bok po prostu chodzi, wszyscy o tym wiedzą, i też później któryś członek Menudo, który odszedł stamtąd sam, powiedział w tym samym programie, powiedział dosłownie, że dzieją się takie rzeczy, a nie inne. I też jak potem Robert Trent przesłuchiwał różnych dziennikarzy, to dziennikarze mówili, że w tamtych czasach w ogóle dostali zakaz jakikolwiek pisania o Edgardo, bo to był taki skarb narodowy, on był tak wszechmocny, on mógł po prostu wszystko. On był bezkarny też. Dlaczego chłopcy nie powiedzieli, że im się źle stało? Dlaczego Kurczę, nie powiedzieli? Musieli... Sowicki, powiedz, dlaczego chłopcy nie powiedzieli? Będziemy musieli zrobić o tym angielskim, wiesz... Król z wyroli. Tym dziennikarzu. A tym blond? Tak. To, 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 już, to już jest. To, to już, ty będziesz o tym opowiadał. To już jest tak. To już jest dno tego no, iceberg, tego no, lodowca. No. 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 Więc sami widzicie, no, nawet zgłaszali to, nawet, nawet wprost mówili. No Edgardo był po prostu nietykalny. Mhm. Co więcej, jak po latach zmarł jeden z członków zespołu, to Edgardo jakby nigdy nic przyszedł na pogrzeb, wypowiadał się w ogóle w mediach. I Roy też tam wtedy był, to bo to już, było, to już było jakoś bardzo niedawno. I oni się wszyscy dziwili. What the fuck? Stary. To jest 2013, tak? Czy, czy jeszcze starze, starsza historia z Rojem? Młodsza. Młodsza. Kiedy on się wypowiadał na ten temat? No bo program Pikoka jest 2000 w 2023. W 2023, a 2020, czy tak. 2013, 2023. Tak? Tak. A tak, jeśli tak powiedziałam to źle, mhm. tak, to jest bardzo świeża sprawa i w ogóle w ogóle to ta cała y, historia z Menudo, ona jakby zyskała też drugie życie przez naszego tutaj pana Roberta, Robert Robert mhm. Rand. Tego Bo to on no. y, chciał się dokopać do jakichś tam brudnych sprawek Menendeza, a dokopał się do no, brudnych sprawek Edgardo Diaza mhm. i Roy złożył niedawno, w zeszłym roku, albo nawet jeszcze w tym roku, a nie Przepraszam, 8 listopada 2022, ro 2022 roku złożył oficjalnie sprawę w, na, na komisariacie, na policji w, w Los Angeles i ma i, i też w ogóle w tym, w tym serialu to już nie będę o tym opowiadać, bo tego by było za dużo, ale... Roy rozmawia z wieloma byłymi członkami Menudo, i oni mówią: No, stary, tak, będziemy zeznawać po przemycie. Wiedzieliśmy, co się działo i jacy oni byli wszyscy zastraszeni, że nikt jakby. No znowu, jak to mi tu nie, to też cisza, cisza, aż w końcu ktoś pęknie, i dopiero się okazuje, jak ta cała pajęczyna jest rozbudowana, nie? No. no, ale teraz właśnie wielu powiedziało, że, że będziemy zeznawać. I oni chcą po prostu wsadzić, wsadzić tego Edgardo Diaza za kraty, i możliwe, że teraz ma to szansę się stać. I on powiedział też, Roy, że no, ma nadzieję, że, że bracia Menendez wyjdą na, na wolność. I Niri, ta dziennikarka, która, której Roy w ogóle powiedział, jako pierwszej osobie w ogóle w swoim życiu o tym wszystkim, powiedziała mu, że no. A słyszałeś o braciach Menendez, słyszałeś o tej sprawie oni twierdzą, że ich również ojciec wykorzystywał. On powiedział, że on w tamtych czasach też to o tym słyszał o tej sprawie, ale jakoś tak nie wiedział czy znaczy on nie to nawet że on nie wiedział, że jego zeznania mogły im się przydać i on nawet nie dopuszczał do siebie tego, że on może w ogóle komukolwiek powiedzieć. To w ogóle nie było tematu, nie? Mhm. I Nili powiedziała, że to jest dokładnie to, czego bracia potrzebowaliby wtedy, to jego zeznanie. Chociaż z drugiej strony 56 świadków zeznawało i co no z tego i co z tego no, no nie i co z tego ale Roy powiedział, że teraz jak najbardziej jeśli trzeba będzie to znowu będzie zeznawał i że ma nadzieję, że Menendo Menendezowie wyjdą w końcu na wolność, bo im się to należy i a propos właśnie tego yy, morderstwa on powiedział, że on sam planował Zamordować Edgardo Diaza z zemsty po prostu i że bardzo dużo o tym myślał, planował to, planował dokładnie, jak to zrobi, i on powiedział, że on rozumie chłopaków w stu procentach. I, I że bardzo, i że Jose zasłużył sobie na to i miał nadzieję, że Edgardo tak samo skończy, ale niestety, niestety tak, niestety, tak się nie stało. Edgardo sobie do dzisiaj wiecie, chodzi po wolności. Więc, mm. więc to jest czy coś ważnego jeszcze w tej sprawie? No... Obejrzyjcie sobie ten serial, bo tam jest dużo ciekawych rzeczy, bardzo ciekawych, ale w zasadzie to, to tyle, jeśli chodzi o ten, o ten drugi bardzo dowód. ważny y, dowód za tym, że Jose był obrzydliwym. Z bokiem, przemocowcem, wykorzystywał dzieci. A, bo, no właśnie, bo podczas tej drugiej chyba rozprawy był taki argument y, oskarżenia, że nie było żadnych dowodów za tym, że Jose lubi dzieci, młodych chłopców. Żadnych dowodów. No to teraz co? So. Dlatego możliwa jest ta, ta petycja HBA z korpus, bo jest ten nowy mhm. dowód. Tak, jest ten nowy dowód w sprawie, czyli właśnie zeznania Roya i chłopaków innych. Mhm. No i plus ten list, który tam wyszedł po lata. Więc to te... to już, dla mnie ciekawa jeszcze rzecz, ja o tym powiem, troszkę za dużo o tym powiem, bo tam nie ma za, za wiele co mówić, ale za tydzień, ale już teraz, kiedy powiedziałaś o tym ciężkim klimacie panującym w domu Menendezów, kiedy, kiedy Roy tam został przywieziony, to tak mi się przypomniało, że... No bo jest tam dużo się mówi, że tam jednostronnie, że tylko przedstawienie złym świetle tego Hosse, że, że coś tam nie, że, ci, że tam, dlaczego nie, wysłuszy, nie wysłuchacie drugiej strony i tak dalej, bo nie, było, no, bo drugiej nie było drugiej strony. I to jest ciekawe, że w takiej sprawie, gdzie no, zostaje wielki wpływowy biznesmen, milioner, y, brutalnie zamordowany przez własne dzieci, udaje się znaleźć 56 świadków zeznających na obronę. Ani, ma, ani jednej osoby. Była chyba jedna, któryś ten. Sekretarka. sekretarka albo A, też... i pan od basenu, znaczy, ten jakiś ogrodnik, tak, że nigdy nie widziałam, żeby. Ale że wszyscy, bo faktycznie to nawet, nie chcę skłamać, ale wydaje mi się, że to sama ta Pamela Bowis, tak. która nienawidzi braci Menendez, nawet ona przyznała, że, y, że Hosy był znienawidzonym człowiekiem. Niewielu Że, serialu go, na tak, w że Ludzie dokumencie. się go bali, ludzie go nie cierpieli, roztaczał wokół siebie potworną energię. I cie że cieszył się, że, że należało mu się, że cieszył się, że nie żyje. Tak, żyją. i że ludzie się cieszą generalnie, że, że nie żyje. I No więc tak, no to to jest ta druga strona, to jest ta druga strona. Po pierwsze, nie zrobiliśmy, nie rozdaliśmy książki? To rozdamy następnym razem. Nie, Sawicki tak? rozdamy teraz, bo to się. Hmm. Teraz wymyślimy pytanie. Wymyśliliśmy. Pytanie, pytanie nasze jest takie. Czy uważacie, tak jak ja, że małżeństwo z kolesiem w celi, nie w celi śmierci, w, z dożywociem to dobry pomysł? Albo z kolesiową, bo to może być przecież też dziewczyna, prawda? Dziewczyny też dostają dożywocie czasem. Mhm, no tak. Napisz, jeśli chcecie dostać naszą książkę wstydu, jeśli nie wiecie, co to książka wstydu, to jest w opisie. Napiszcie odpowiedź na to pytanie, a my wybierzemy sobie najbardziej nas satysfakcjonującą i wyślemy wam egzemplarz. Hmm. Dzisiaj już w ogóle bardzo mocno też zagłębiliśmy się w takie obszary związane z przemocą i takimi hardkorowymi wydarzeniami, że aż często robiliśmy pauzy między sobą. Ile możemy powiedzieć, ile nie. No, i myślę, że z okazji poruszenia tak, tak strasznych tematów, warto zwrócić się do Was, drodzy widzowie, że jeżeli nie wiecie, to istnieje takie coś jak ogólnopolska poradnia telefoniczna, e, niebieska linia pod numerem 116-123. I pod ten numer można dzwonić i mówić o swoim doświadczeniu, o kryzysie emocjonalnym, którego się doświadcza, szukać porady, wygadać się. Można tam tyczkę założyć swojemu. To, tak, to jest całą procedurę. Też taką tej niebieskiej karty można założyć. Tak tak, 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 Ale warto pamiętać o tym, że taka niebieska linia istnieje i wiele innych e, e, ważnych numerów, takich, gdzie można właśnie z kimś porozmawiać. Zachęcam do tego, żebyście sobie nawet w Google poszukali, bo tego jest dużo. W Polsce to świetnie działa. Też telefon e, zaufania dla dzieci i młodzieży, który bardzo prężnie działa w Polsce. E, 116-111, wydaje mi się, że dobrze pamiętam. E, tak więc. A na drugim końcu Ted Bundy. Jeżeli macie uratować życie, super. No te, to będę ratował te życia to życia na tej linii. To A potem to, no to już go nie ma. To prawda. E, No to tak. To... Żebry, żebry. Tak, żebr na, na koniec. Czas na żebry. Jeżeli chcecie wesprzeć nasz kanał, to zachęcamy do subskrybowania, bo to jest dla nas no, najważniejsza rzecz, na te subskrypcje najbardziej my patrzymy i też sam YouTube. Do tego zachęcamy was do kupienia naszej książki. A jak nie wychować seryjnego mordercy, możecie kupić zarówno przez nasz sklep internetowy wersję papierową lub elektroniczną. Ale możecie też posłuchać sobie tak. na wszystkich Wszystkich dużych tych serwisach z audiobookami jesteśmy dostępni. Mm. Coś jeszcze? Książka kawka. Bardzo dziękujemy za kawki, które dostajemy. Jesteśmy ogromnie za nie wdzięczni i no po prostu zachwycamy się za każdym razem, jak dostajemy powiadomienie o tym, że taka kawka została nam postawiona. Więc naprawdę dla wszystkich Was ogromne, wielkie dzięki i zachęcamy pozostałe osoby do czynienia podobnie. A ja również chciałam bardzo podziękować za wszystkie komentarze. A propos ogórków, za komentarze wsparcia. Dziękuję. Widzę, że jest nas tutaj dużo. Tak, bo Monika chodziła jak struta i podłamana, ale jak się okazuje, że są ogórkożercy, to od razu dyskała. Tak, tak, tak jest. Jedźmy ogórki. Na tym skończymy. Pa!